Design kasku jest y, odpowiednio zrobiony w taki sposób, żeby mieć małe spoilery i jakieś y, małe turbolizatory na, na kasku w taki sposób, żeby rozbijać tą, tą strugę, żeby ten kask kierowcy nie podduszał po prostu. Jest bardzo ściśle tajny i na przykład jeśli pracownicy z zespołów odchodzą, no to mają minimum to jest 6 miesięcy, y, że nie mogą pracować w tym nowym zespole. Ale oczywiście licz liczą, że zapomnisz przez te 6 miesięcy co robiłeś? Tak. Albo po prostu już zmienią tak bardzo bolid, że to, co robiłeś 6 miesięcy temu, nie będzie miało w ogóle odzwierciedlenia w tym, jak bolid prezentuje się obecnie na to. to jest taka, taka farba zrobiona z parafiny i jakiegoś pigmentu mm -hmm. fluorescencyjnego i po prostu pryskasz tym bolid, powierzchnię A, bolidu. I pokazuje, tak. zostaje po prostu tam, gdzie było największe ciśnienie, to najbardziej przesunięta jest farba. Tak, i te, te drobinki pigmentu po prostu przesuwają się po tych powierzchniach na bolidzie. I jak parafina odparuje, no to masz albo ścieżki właśnie przepływu tego powietrza. Uczyłem się z książek, uczyłem się z YouTube'a, uczyłem się sam, po prostu siedziałem w akademiku i, i projektowałem, czy to projektowałem myszkę, czy to projektowałem kubek, cokolwiek y, widziałem. Starałem się to tworzyć. Y, starałem się też nie robić tak jak w książkach. Patryk Sokołowski, cześć. Cześć. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz i zajmowałeś. Teraz pracuję jako ekspert do spraw Formuły 1 w telewizji ViaPlay. A wcześniej pracowałem jako starszy inżynier aerodynamiki w zespole McLaren F1, a jeszcze wcześniej w Ferrari. Um, to się czyta ViaPlay czy ViaPlay? Ja mówię, ja mówię ViaPlay, ale właśnie się zastanawiam. To pytanie na początek. <grym> y chyba ViaPlay. Okay. Ja, ja tak mówię zawsze. ViaPlay, chociaż. Zdarzy Dobra. mi się inaczej powiedzieć. Dobra, to masz mega ciekawe doświadczenie, i ty byłeś inżynierem z zakresu projektowania bolidów pod względem aerodynamicznym. Tak. Jak w takim razie zostaje się osobą, która projektuje bolidy w Ferrari pod względem aerodynamicznym? Wchodzisz yy, na stronę Ferrari i wysyłasz swoje CV. Wcześniej przydałoby się skończyć jakieś studia techniczne. Yy. Ale wspominałeś też już, jak przesłuchiwałem sobie jednego z wywiadów mm. z Tobą, to wspominałeś, że Ty nie byłeś zbyt dobry w szkole. Czyli ten, czyli... <grym> nie byłem, zdecydowanie nie byłem zbyt dobry w szkole. nie były, Moje wyniki na maturze były też tragiczne. Mm -hmm. Dopiero się troszkę odkułem na, na studiach i zacząłem się interesować tym, co mnie naprawdę interesowało, i tego się uczyć. A z czego to wynikało, że nie w szkole się nie, nie przekładałeś się? Czy nie, nie lubiłeś systemu nauki w szkole? Nie lubiłem się uczyć. Nie lubiłem czytać wtedy. Tak mi się wydaje. Po prostu jakoś. No nie wiem, w gimnazjum jeszcze było. Było okej. Okay, raczej byłem dobrym uczniem, ale w liceum to był kompletny zjazd. Aha. W dół może trochę kwestia nauczycieli, którzy byli dość słabi. Zajmowałeś się, w takim razie, zajmowałeś się czymś innym w takim razie, czy po prostu się nie uczyłeś, gdzieś coś robiłaś jakieś nie, nie wiadomo co, jak to w liceum? E, dużo grałem <grym> I, i w sumie tyle. Interesowałem się właśnie no, od, od małego grami wyścigowymi. Formułą 1 gdzieś tam e, też, jak byłem małym, mm -hmm. e, ale dopiero tak w liceum, jak właśnie Robert Kubica dochodził do Formuły 1, to, to zainteresowanie Formułą 1 stało się takie, taką codziennością, że tak powiem. Czyli myślisz, że te gry ci jakby wdrożyły w to, to, to że miała się cały czas jakby dostęp do takiego świata? Pewnie tak. Pewnie w jakimś sensie tak. No, też zainteresowałem się pod koniec liceum Simracingiem i wyścigami online. Oczywiście wcześniej Gran Turismo i Need for Speed i wszystkie gry wyścigowe. F1, F1 Challenge z modami na, na klawiaturze było dość dużym wyzwaniem, dlatego w pewnym momencie. Poznałem e, tak, taką grę, jak Life for Speed. E, na myszce się tam dawało jeździć, mimo że to był taki pełny, e, pełny symulator. To, mm, no to, to, to i później Factor i wyścigi online. To były już czasy online nowych gier, gdy grałeś? Tak, z tak. No, e, no, by, był taki portal, jak Simracing.pl, i tam wszyscy. No, Pewnie większość tego, tego świadka simracingowego w Polsce się spotkała na, na różne ligi i różne wyścigi. Teraz masz już jakiś kozacki setup w domu, jeśli chodzi o granie? Mam, mam. <grym> <grym> jaki ma, jaki je, masz jeszcze nie jest tak kozacki, jakbym chciał, żeby był, ale, ale już jest okej. Okay. Co, co sobie kupiłeś? Masz, masz jakiś fotel cały i kierunica? Tak, mam, mam cały fotel, mam całą, całą ramę tego Riga, y, mam kierownicę Direct drive'a, Pedały też z lobsen. To wszystko zestaw fanateka jest akurat. Dostałeś czy kupujesz wszystko? Kupuję, kupuję. Jeszcze nie, nie ma tak dobrze, żebym dostawał. To kupiłem tak się złożyło, że zaraz przed pandemią. Mhm. To jest ile, idealny moment na kupienie. To, tak. To był idealny moment na, na kupienie takich rzeczy. Wcześniej oczywiście miałem i Logtecha Drain Force GT takiego. No, już kultowa kierownica, która, której prawie że się nie, nie da dostać. Mhm. Później miałem przerwę na, na studia, gdzie właśnie e, zacząłem się faktycznie uczyć, a nie, a nie tylko grać. I przyszła ta druga pasja związana z projektowaniem, kiedy odkryłem, że. że przekąpię e, można nie tylko grać. Tak. <laughs> miałem jeszcze epizod ze studiowaniem informatyki, bo, bo chciałem tworzyć. Grafikę 3D do gier. Mm -hmm. e, w ogóle i też jakoś tam 3DS Maxa troszkę e, potrafiłem, ale ostatecznie sama informatyka jako nauka mnie totalnie znudziła. I musiałeś zmienić studia na takie bardziej... tego Zrezygnowałem. No, w tamtym okresie w ogóle nie miałem pomysłu na siebie. Pod koniec liceum też nie, nie wiedziałem, co. E, co ch będę chciał robić. To jest chyba tylko ludzie, którzy mają farta, wiedzą w tym wieku albo w jeszcze, jeszcze wcześniejszym wieku, co, co chcą tak, robić i tak. jeszcze nie, nie daj Boże, jak mają takiego farta, że wiedzą, co chcą robić i jeszcze da się z tego żyć, bo jest dużo osób, które wiedzą. jeszcze co... są dobrzy w tym. Tak, jeszcze od, są dobrzy. Hmm. Jeszcze chcecie zapytać o ten setup? To pewnie jest jakieś absurdalnie drogie, co? Um, tak z, dla, 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 normalnych dla, dla normalnych ludzi, ludzi tak. Uśmiecha, dla razie. normalnych ludzi, tak, bo z komputerem, ze wszystkim, no pewnie wychodzi. W tym momencie mój setup na około 20-25 tysięcy. Setup do grania. No tak. to kozacko, jeśli to jest dla Ciebie zajawka i pewnie jesteś taką osobą, że dla Ciebie to jest Ale taki... Ale jakby co, to nie jestem jedynym dziwakiem, który taki setup ma, bo jest naprawdę wiele osób w Polsce, które inwestują w tego, typu, w tego typu sprzęt. Tak, no i wydaje mi się, że gry dla niektórych ludzi są takim po prostu czasem, kiedy Ty możesz sobie odpocząć. Już przestajesz pracować i po prostu się odklejasz kompletnie od tego świata i wklejasz się w ten świat w, w środku gry i to Cię relaksuje. Na zdecydowanie bardzo. tak, zdecydowanie tak. To na pewno pomogło właśnie w czasie pandemii, kiedy... Też Formuła 1 się zatrzymała na kilka miesięcy i nie wiadomo było, czy w ogóle przetrwa w pewnym momencie. Serio, była tak he? No, takie głosy były wewnątrz, że nie wiadomo, jeśli by całkowicie sezon 2020 nie wystartował, no to mogło być bardzo źle, mogły być bardzo duże zwolnienia, które zresztą ostatecznie były, ale troszkę z innego powodu. Bardziej oberwał McLaren Automotive w tamtym, w tamtym okresie. No, no bo to, jest, to są takie generowane koszta, i teraz, żeby utrzymać to cały rok bez żadnego wpływu, praktycznie, to, to, jest, to musi być niesamowite obciążenie tak, dla tych firm. No bo zespoły otrzymują oczywiście od F1 i Liberty Media pieniądze za to, że te Grand Prix się odbywają. Faktycznie rywalizacja tam, tam jest, a i reklamy się pojawiają dzisiaj. I reklamy i... się pojawiają i sponsorzy są dzięki temu, właśnie. Mhm. A jeśli by tego nie było, no to. Nic by nie było. O, o, tym, o tym się nie myśli, no ale ten, ten czas dla, dla, dla takich branży, gdzie właśnie robisz jakieś eventy takie publiczne, to by zresztą wiele firm się zawinęło. Tak. Mm, czyli mówisz, że zmieniłeś studia i na tych studiach zacząłeś się rzeczywiście uczyć? To już cię wkręciło? Yy, tak, bo ogólnie mój plan w tamtym czasie był na to, żeby po prostu zostać mechanikiem gdzieś w czasie studiów, bo za, robiłem studia zaoczne. Mhm. Yy -y. yy, Akurat się tak złożyło, że pracowałem w salonie SATA e, w zamościu, bo pochodzę z Zamościa. E, Pozdrawiamy ale, zamość. Tak. Ale to nie była dobra praca i. Mhm. No i było bardzo niskopłatne. Bardzo niskopłatne. E, zadziwiająco nisko więc. No ale skoro no, ale tak. nic nie było, no to robiłem cokolwiek, żeby jakoś odciążyć rodziców. Takie są początki zresztą w pracy. Ja też moje pierwsze prace, które miałem, to były jakieś takie absurdalne pieniądze. Ale teraz tak. myślę, że pracowałem wtedy. Co, co ja w To ja sobie myślałem w ogóle. Tak. No i po tym rzuciłem to, bo no firma nie była też jakoś fajna. Fajna pod względem towarzystwa, czy tego, co robiłeś? Tego, co robiłem bardziej, bo może kierownik był taki, taki sobie, ale ogólnie. Reszta ekipy była, była spoko, było, była fajna, normalna, ale przekonałem się o tym, że to nie jest to, co chciałbym robić sprzedawać samochody i, i pracować w, w taki sposób. Bardziej mnie ciągnęło do tej strony bardziej ja. technicznej. Aha. I czegoś szukałem, właśnie jako mechanik, czy nie wiem, pomocnik mechanika nawet, ale też jakoś tak. Się złożyło, że nie, nie do końca te warsztaty czy, czy ktokolwiek był zainteresowany kimś po liceum bez doświadczenia zawodowego, bo też w zamościu jest sporo szkół zawodowych, gdzie no, mogą kogoś już po właściwie obowiązkowych praktykach w tych szkołach zatrudnić. Ktoś to będzie dużo więcej kumał na, na tak, start. Tak. Mhm. No i zdecydowałem się na przeniesienie na studia dzienne po prostu na trzeci rok studiów na mechanice i budowie maszyn. Mm -hmm. I wtedy mieliśmy taki przedmiot jak, jak PKM, czyli podstawy konstrukcji maszyn i tam poznałem właśnie e, programy CAD, które później, którymi się zainteresowałem i na początku też nie było łatwo, bo zacząłem w SolidWorksie, który mnie totalnie odrzucił, po prostu nie, nie byłem w stanie prostokąta narysować. Wszystko wydawało mi się totalnie Yy, za trudne w ogóle mm -hmm. i z tego zrezygnowałem na kilka miesięcy. Okej. Okay. I Dopiero później mój yy, prowadzący zajęcia powiedział, że a, tam w Automotive używają takiego i takiego programu przy Kati i zacząłem się uczyć Kati i tym razem yy, no, nie było lepiej. A, <laughs> a, ale po prostu sobie powiedziałem, że ty, 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 a, muszę, muszę. tym razem no, narysuję to, co mam narysować, choćbym miał spędzić nad tym, nie wiem, pół roku. Tam się rysuje myszką, czy rysuje się jakie na tablecie? Yy, rysuje się myszką, bo to jest takie typowo konstrukcyjne projektowanie. To jest do projektowania 3D, KD. Tak, tak. Yy, program jest do, właściwie to jest do wszystkiego, bo to jest ogromny kombajn. Można projektować właśnie części mechaniczne, można nawet budynki projektować w nim można projektować wszystko. Ale to jest problematyczne tak samo jak w Photoshopie. Photoshop teoretycznie też jest bardzo wielu rzeczy, ale przez to właśnie ten próg wejścia jest taki trudny, bo masz tyle tych wszystkich rzeczy tak. i gdziekolwiek czegoś nie klikniesz, to coś się zmienia. A ja po, pomimo tego, że tyle lat pracuję w Photoshopie, to dalej czasami coś kliknę i nie wiem, co się stało no, Tak. tak. Yy, no tam jest odrobinę łatwiej, bo są po prostu workbencze, które ci tak jakby zawężają to yy, Środowisko. Mhm. Tak, tak. Yy, jakoś przez to przebrnąłem no i jakoś tam potoczyło się to dalej w taki... Uczyłeś się z YouTube'a czy uczyłeś się na studiach sam z książek? Uczyłem się z książek, uczyłem się z YouTube'a, uczyłem się sam, po prostu siedziałem w akademiku i projektowałem czy to projektowałem myszkę, czy to projektowałem kubek, cokolwiek widziałem, starałem się to tworzyć. Starałem się też nie robić tak jak w książkach. Bo jednak te książki do Kati, które były w tamtym czasie opublikowane, jeśli chodzi o tą metodologię projektowania, nie były. No, no były do kitu. Te, te modele się później sypały przy jakichkolwiek zmianach, więc też sam z siebie próbowałem to poprawiać, żeby nie projektować syfu, tylko uczyć się projektować tak, żeby żeby to działało później, jak chcesz coś zmienić. Twoi znajomi też tyle siedzieli nad tym, żeby się tego nauczyć, czy ty byłeś takim geekiem, który sobie siedział i coraz projektował? Myślę, Myślę, że jeśli chodzi o Katię, to jednak byłem tym, który najwięcej czasu spędzał przy tym programie, na studiach. Nie miałeś z tego powodu jakichś docinek ciekawych? Nie, nie. Raczej lubiłem się dzielić tą wiedzą też i mówić. Jak, jak ktoś miał jakieś pytania odnośnie Kati czy, czy z projektem problem, to też zawsze starałem się każdemu pomóc. Mhm. Więc to nie było tak, że ktoś mi docinał. Raczej na, na studiach mechanicznych wszyscy są jakoś tam Ogarnięci tą pasją do, do, do samochodów, czy do projektowania, czy w ogóle do technologii. Więc każdy myślę, że chciał się nauczyć jak najwięcej. Okej, okay, czyli to było takie wartościowe w środowisku, żeby wiedzieć jak najwięcej i być dobry w to. Tak, tak. Jak wyglądała w takim razie Twoja pierwsza praca po tych studiach? Bo pierwszą miałeś chyba w Polsce, z tego co pamiętam. Yy, pierwsza praca, pierwszą pracę miałem już na studiach. Okay. Właśnie ten y, doktor, który prowadził zajęcia z PKM-u mnie tak jakby wkręcił w y, no, zlecenia jakieś małe. Projekty, które miała wtedy Katedra Termodynamiki na Politechnice Lubelskiej z jakimiś firmami. Projekty takie naukowo-badawcze, -naukowo więc tam robiłem różne rzeczy, jakieś ramy badawcze, stanowiska, tego typu rzeczy. Y, no i dzięki temu też miałem możliwość sprawdzenia, czy faktycznie to co ja sobie wyczytałem z książek, wyczytałem, czy obejrzałem na YouTubie, czy gdzieś wyczytałem na forach. Faktycznie ma, ma sens i, i jak to później będzie. I jaki będzie no, odbiór tych moich projektów przez faktycznie klientów. klientów. Mhm. I co na początku okay. od, od razu ci wychodziło? Yy, raczej tak, jakieś. Zawsze jest tak, że robisz kilka iteracji, bo tutaj coś musimy zmienić, bo inna technologia jednak niż, niż ta początkowa była. Bo coś się bo zrozumiało troszkę tani, inaczej. Taniej, mhm. tak. bo... E, Albo klient coś źle wytłumaczył. Też się zdarzało, ale ogólnie było ok. Mhm. Raczej to dało mi takiego dużego busta do pewności siebie jako, jako konstruktora. Mm -hmm. I jak w takim razie wyglądała Twoja droga pomiędzy tym momentem a Ferrari? Później jeszcze na studiach robiłem, czy to projekty. Co to było? To był bagażnik dachowy, analiza aerodynamiczna takiego bagażnika dachowego dla jednego klienta, bo mieli plan, żeby wejść w tą, w tą działkę. Mm -hmm. Ostatecznie z tego nic nie wyszło. Zajmowałem się też silnikami lotniczymi, a silnikami tłokowymi lotniczymi, nie, nie turbinowymi. Tam też jakieś małe projekty robiłem, typu poprawa, poprawa mocowań na, na szynie paliwowej w takim dużym dziewięciocylindrowym silniku lotniczym, który był, to był projekt w ogóle z lat 50., ale ostat ta firma jeszcze go produkowała w ogóle. I sprzedawała do Chin, mm -hmm. do takich samolotów, które y, chyba służyły jako takie samoloty opryf, opryskowe na, na pola, po prostu. Mm -hmm. y, Przy samolotach silnikowych też fajnie popracować. To zawsze jest takie ciekawe doświadczenie. Fajnie. Y, no i to były takie dość specyficzne, właśnie projekty, bo. Bo miałeś już homologowany silnik, który gdzieś tam w latach 50. czy 40. był zaprojektowany i, i faktycznie ta rehomologacja tych nowych, bo ogólnie on był na, na gaźniku, nie? a projekt zakładał, żeby zaprojektować no, wtrysk elektroniczny silnika. A wiadomo, jak to w lotnictwie zawsze musisz mieć zapasowe systemy, które będą podtrzymywały ten tą pracę tego silnika, więc to długo trwało. Tak, bo tam nie, mo nie można sobie pozwolić, na to, że silnik wysiądzie nagle. No, no nie. <noise> to jest, du no to nie. jest duży problem. Tak, tak. A to były też fajne projekty, nie takie duże, bo oczywiście ja tam z, z właśnie z jednym i z drugim doktorem, z którymi współpracowałem wtedy, dostawaliśmy jakąś działkę taką, którą małą, którą ja się zajmowałem. A przy okazji jeszcze tworzyliśmy z kolegami projekt na Szeleku Maraton. To, to, tak, to są takie zawody, gdzie tworzysz sobie prototyp pojazdu, czy to trójkołowy, czy czterokołowy. I zadanie jest takie, żeby na pewnym dystansie mhm. zużyć jak najmniej energii. I nieważne, czy to jest energia elektryczna, czy, czy paliwo, czy, czy wodór, jak w naszym wypadku. Czyli bardzo istotne jest to, jak aerodynamiczny jest dany pojazd. Tak, i to dokładnie była też moja praca, praca magisterska. Wcześniej na pracę inżynierską zrobiłem badania CFD i przedniego skrzydła boli do Formuły 1, więc jakoś tam ta Formuła 1 już wtedy była obecna. Przednie skrzydło, czyli to takie na, na samym przodzie z takimi tak, tak. łóżkami, tak jakby. To się, tak, co, co ty to nazywasz skrzydło, czy jak to nazywasz? No tak, to jest skrzydło. Skrzydło mm. razem z nosem to było, bo nos no, to jest ta centralna część bolidu na przodzie. Więc to była moja praca inżynierska. I później, właściwie od razu po, po zakończeniu roku, piątego roku akademickiego, zacząłem pracę w jednej firmie, która się nazywała Plastikomium. I to jest francuska firma, która zajmuje się produkowaniem różnych elementów plastikowych dla branży automatyw. Mm -hmm. Ale ta praca była dość, dość nudna, bo bardzo dużo czasu spędzaliśmy po prostu nad Excelem i nad rysunkami 2D, gdzie się poprawiało jakieś tolerancje. Wymiary i tego typu rzeczy, czy opisy w ogóle technologiczne. Nie robienie niczego ciekawego, tylko czegoś, co by cię interesowało, nie? Na pewno nie w tamtym czasie. I po trzech miesiącach po prostu zrezygnowałem po okresie próbnym. Czy to są prace, które są dobrze płatne w Polsce? Bo mi się wydaje, że po takim, jeśli jesteś na tyle techniczny i na tyle rozumiesz aerodynamikę, to to powinno być płatne trochę jak programista? Czy mi się wydaje? Jeśli mówimy o samej pracy. Konstruktora, nie uwzględniając aerodynamiki, to jest to praca zdecydowanie słabiej płatna niż, niż programiści. A z aerod aerodynamiką? A z aerodynamiką jest taki problem w Polsce, że mało kto się potrzebuje aerodynamików. Tak, mhm. tak. Ale ten bagażnik dachowy wyglądał sensownie. Bo I tam rzeczywiście one są takie wyprofilowane, więc tak. trzeba je przekmienić jakoś aerodynamicznie. Tak. To, to był akurat fajny projekt, który też. Użyłem jako przykład mojego doświadczenia w rozmowie z Ferrari, w rozmowie kwalifikacyjnej z Ferrari. Mm -hmm. e, więc na pewno, mimo że te projekty na studiach czasami wydają się takie małe, nic nieznaczące, to później jakoś e, no, wpływają na, na, na Twoją karierę. Wszyscy dostawali takie projekty wtedy, czy ty z uwagi na to, że tyle, tyle siedziałeś w kadzie? E, mówię o tych na studiach. Raczej ja głównie. No, no tak, się, tak się złożyło. No bo na studiach naprawdę dużo czasu spędzałem dodatkowego na, na, na nauce i na, na projektowaniu. I też złapałem dobry kontakt właśnie z tym doktorem, który. No teraz mogę powiedzieć, że jest moim kolegą już, bo też był moim pro promotorem obydwu prac mhm. inżynierskiej, magisterskiej. No i jakoś mamy, mamy kontakt do, do dzisiaj. No i dobrze, to, to są w takim razie porządne znajomości. Zresztą jak wtedy ci już promował i wrzucał ci na jakieś zlecenia, to znaczy, że coś mu podpasowało. Nie? I to nie może nie, nie, z reguły nie jest tak, że ktoś ci podpasował tylko i wyłącznie pod względem aspektów technicznych, tylko pewnie się rozumieliście po prostu. I wiedział, że dowiedziesz. Myślę, że tak, bo no, widział, ile czasu też potrafię poświęcić na, na jakiś projekt, że faktycznie. Chyba mi to wychodziło. Czyli po tej następnej pracy stwierdziłeś sobie, a idę do Ferrari? Nie. Po, po plastikomium postanowiłem przejść do innego biura konstrukcyjnego w Lublinie, które zajmowało się projektowaniem nadwozi samochodowych dla marek luksusowych. Głównie BMW, też Porsche, wnętrza, jakieś zderzaki. Mnóstwo różnych projektów, różnego typu McLaren. I tam właśnie, bo, bo czytałem o tym, że na końcu skończyłeś tam w projektowaniu jakiegoś Speedtaila do McLaren'a. Tak, to, to ty mówisz. Tego modelu. Mhm. Tak. Robiliśmy, do Speedtaila robiłem pierwszą fazę koncepcyjną foteli. Spitail to jest model samochodu. Tak. Okej, okay. muszę sobie to wpisać. <laughs> tak. Do Speedtaila projektowałem fotele. Ja myślałem, że to chodzi o ten, ten ogon z tyłu. Nie, nie. E, fajna fura. Dobra. Bardzo droga. Dobra. <laughs> co tam było, fotele i później deska rozdzielcza i podsufitka. Mhm. I to też były fajne projekty, bo no, miałem inżyniera projektu, który jeździł do McLarena, żeby tam być na tych wszystkich spotkaniach, który był z Niemiec, z siedziby Adaga. Adag to ta firma, dla której wtedy pracowałem. I też z nim dobrze się dogadywaliśmy i, i to nasza współpraca dobrze po prostu wyglądała i nigdy nie mieliśmy jakichś obsług, przynajmniej w naszym obszarze. Czyli McLaren produkuje na przykład siedzenia w Polsce w sensie projektuje? E, z, tak. Siedzenia, czy nie wiem, inne elementy, czy drzwi w ogóle, czy, czy zderzaki, mogą być projektowane w różnych biurach konstrukcyjnych w Polsce. Okay. I tak jest za wszystkimi numerkami. Czy to jest Porsche, czy to jest Tesla. Czy to są takie marki jak Lucid, yy, czy inne startupowe yy, marki elektryczne, które teraz próbują wejść na rynek. Myślisz, że co, dlatego robią to w Polsce, bo jest taniej? Myślę, że robią to w Polsce, bo jesteśmy w tym dobrze. Aż do tego tak. stopnia, że nie, tak. nie przejmują nie się tak bardzo tymi względami ekonomicznymi? To jest zawsze jakiś czynnik, ale jednak to, je, jak duże doświadczenie mają konstruktorzy w Polsce, jeśli chodzi o projektowanie samych detali, mhm. Jest nie bez znaczenia. Okej, okay, nie wiedziałem, że mamy taki rynek na to. Teraz już troszeczkę. No, jak FSO padło i te wszystkie polskie, jakby marki czy, czy fabryki padły, to ci konstruktor konstruktorzy albo wyjechali do Niemiec wtedy, początek lat 90., czy przez całą dekadę lat 90., i tam zdobywali, no, można powiedzieć, że uznanie, mhm. I jakoś tak niektórzy po prostu ściągnęli tą pracę wtedy do Polski i tak zostało. Czyli po tej pracy decydujesz na to, że jak, jaka była podstawa pod tą decyzję, żeby uderzyć do jakichś zespołów F1? W pewnym momencie po prostu uznałem, że to jest ten czas, gdzie faktycznie już mogę powiedzieć, że mam jakieś doświadczenie, które tam w CV będzie wyglądało. No... Legitnie. <grym> Legitnie, tak. <grym> I zacząłem po prostu wysyłać. Wysyłałem właściwie do, do każdego zespołu, który, który szukał konstruktorów aerodynamiki. Nie przejmowałeś się tym, że jeśli wyślesz do każdego zespołu, to trochę pomyślą, że a ten gość aplikuje wszędzie, to, to może nie jest zdecydowany na konkretną markę? Nie, czy... to, to mnie nie obchodziło. Mhm. Obchodziło mnie tylko to, żeby się gdzieś załapać na początek, i później jak mnie poznają, to. Miałem nadzieję, że jednak ten mój poziom, który jakby osiągnąłem w tej dotychczasowej pracy, będzie wystarczający, żeby tam też pracować. Czyli to było aplikowanie na jakieś konkretne ogłoszenia pracy? Tak. Czyli nie, nie pisałeś randomowo po prostu do timów? Yy, raczej, mhm. raczej nie, raczej nie. Na, raczej składałem na, na konkretne oferty. Chociaż jak już nie było żadnych ogłoszeń, to wysyłałem taką luźną aplikację, ale, ale problem jest taki, że jak się mieszka w Polsce i pracowało się w Polsce, to jednak ci absolwenci czy, czy ludzie, którzy są, mieszkają w Wielkiej Brytanii, mają, mają priorytet. Szczególnie, że w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo uniwersytetów, które no, współpracują z zespołem F1, więc te relacje są bardzo bliskie. Czy właściwie oni może ufają bardziej absolwentom z tych konkretnych uniwersytetów niż jak ktoś Komuś z Polski, nie... z Politechniki Lubelskiej składa i nie wiadomo nawet, gdzie, jest, gdzie to uczelnie jest. Mm -hmm, pewnie się też nie, tam znają z jakimiś profesorami, natomiast tutaj tak, nie, jakiejś, tak. nie wiadomo kto, nie wiadomo skąd. Tak, w McLarenie zresztą bardzo często współpracowaliśmy z Imperial College w London, jeśli chodzi o prace doktorskie na przykład, tu, gdzie doktoranci no, przygotowywali swoją Pracę doktorską na jakiś zadany temat przez zespół. I czy to rozwijali machine learning w CFD, czy, czy jakieś konkretne zjawiska mieli przebadać. I, i dzięki temu później po obronieniu takiej pracy no, mogli bez, bez problemu albo mogli zacząć pracę w zespole, albo gdzieś. Tak, no bo już mieli takie 10. wejście do rozwiązania tak. konkretnego problemu dla konkretnego zespołu. No bo w czasie tej, tej pracy doktorskiej też musieli pewien czas spędzić po prostu w zespole, żeby razem tak jakby z zespołem, z inżynierami, którzy w zespole pracował, pracują, opracować ten temat. Mhm. Um, czyli wysłałeś do ilu teamów pamiętasz, czy, czy nie pamiętasz? Um, na pewno to było Force India, Mercedes, McLaren wtedy. I chyba później. jak Oczywiście miałem kilka rozmów kwalifikacyjnych, ale nic z tego nie wyszło. Forst... Czemu nie wychodziło nic z rozmów? Forst... Teraz wydaje mi się, że wiem, bo chciałem za dużo pieniędzy. <grym> 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 Oni nie rozumieją, jak to jest mieszkać w Polsce. Mnie, tak. Nie tak. się odczepiam. <grym> I no bo jeśli chodzi o takich juniorów, Którzy zaczynają dopiero w formule 1 pracę, mm -hmm. no to te zarobki nie są jakieś oszołomiające. Czy, czy absolwenci świeżo po studiach zarabiają 25-27 tysięcy funtów rocznie? Więc no, nie można powiedzieć, że to są y, kokosy. Mm -hmm. Rzeczywiście nie są to jakieś duże. A ja jako czułem, że jestem już no, doświadczonym konstruktorem wtedy. Czyli nie myślałeś, że aplikujesz na juniora? Nie. Mm -hmm. Więc y, y, no. Po prostu nie, nie byli zainteresowani. Ale ostatecznie, chyba wyszło na, na dobre, bo zacząłem uprawiać networking na LinkedInie i szukać e, jakichś kontaktów po prostu bezpośrednich, czy to do, do ludzi, którzy pracują w konkretnych zespołach, i się ich wypytywać, jak tam, jak tam sytuacja w zespole, czy jak się, jak się dostać, e, i tego typu rzeczy. I znalazłem e, dwóch Polaków, którzy akurat wtedy przez, już od kilku miesięcy pracowali w zespole Ferrari. I napisałem do nich, jak, jak się dostali, jak wyglądał w ogóle proces. Czy składali w ogóle na, na stronie tak w oficjalny sposób, czy to odbywało się w jakiś inny sposób. No i powiedzieli mi, że tam nie, nie było to tak oficjalnie przez stronę, tylko oni są zatrudnieni przez agencję, tak jakby zewnętrzną, która outsourcuje inżynierów dla Ferrari. Mhm. Podali mi kontakt do konkretnej e, babki, która się właśnie. Tym procesem rekrutacyjnym dla Ferrari zajmowała. Napisałem do niej bezpośrednio na Linkedinie. Jestem tym i tym. Robiłem to i to i chciałbym pracować dla Ferrari. Ten LinkedIn to jest po prostu niesamowita maszynka do, do, jeśli chodzi o szukanie pracy, to. Tak. I, jeśli i... nie masz takiej obawy, jak wie, dużo ludzi, żeby po prostu się do kogoś odezwać i zagadać, to ci, po, ci ludzie z reguły, nie wszyscy, ale z reguły po prostu odpisują i z tobą gadają, nie, nie ma żadnego, tak, żadnych uporyk. Tak. I trzeba się po prostu przełamać i bo... Czasami dla mnie to było takie trochę cringe'owe, no bo ja ktoś nieznajomy pisze, musiałem pisać do kogoś, kogo nie znam i... No... A ja też jakby nie, nigdy nie byłem ekstrawertykiem i raczej wolałem swoją jakąś tam przestrzeń. Yy, więc na początku to było takie dziwne, ale później kilka osób mnie odpisało, że tam spokojnie i tak dalej, i tak dalej. Oni pewnie też są introwertykami, biorąc pod uwagę ich zawód. No, Wielu tak. Jest jest. <laughs> yy, Oni pewnie też byli, kurde, jakiś gościu do mnie pisze, co mam teraz zrobić. Tak. Yy, no i jakoś to się potoczyło tak, że przez kilka miesięcy była cisza. Chyba przez dwa, trzy miesiące nikt się do mnie nie odzywał z Ferrari. Ale złożyło się tak, że ostatecznie się odezwała i od razu zostałem zaproszony do Maranello na, na rozmowę kwalifikacyjną. Bez, bez w ogóle jakiejś rozmowy telefonicznej czy niczego takiego. Oczywiście yy, musiałem pojechać na, na własny kosz, na własną rękę, wiadomo. Więc yy, poleciałem. To było w kwietniu 2018 roku. Yy, pierwsze, pierwszą godzinę spędziłem na, na bramie wejściowej, czekając, aż ktoś po mnie przyjdzie, yy, bo chyba sobie zapomnieli, <grym>, że miałem mieć rozmowę myślałeś, że ktoś po Ciebie wyjdzie, czy już byłeś zdezorientowany? Nie no, taki był plan, żeby ktoś po mnie przyszedł, i jak, jak się zapytałem, czy tam ktoś przyjdzie, to dostałem odpowiedź, że no, ktoś tam, ktoś tam ma przyjść, ale to jeszcze potrwa, więc żeby się nie przyjmować, tylko poczekać. I faktycznie tam po, chyba po półtorej godzinie, ostatecznie e, poszedłem tam, gdzie miałem pójść, czyli do, do tunelu aerodynamicznego na rozmowę z menedżerem. I ogólnie rozmowa wyglądała tak, że pogadaliśmy sobie przez chyba 10 minut o moim doświadczeniu, co robiłem, dlaczego chcę tu być. Język angielski. Tak, tak. Język angielski, ale nie wszyscy w Ferrari mówili po angielsku, ale do tego jeszcze wrócę. I później, kolejna część rozmowy to był test po prostu. CAD, w KATI, czyli w tym programie, w którym ja się najlepiej odnajdywałem. No bo ogólnie chyba 7, 7 na 10 zespołów używa tego oprogramowania do projektowania. Tak, bo to też zawsze jest problem, jak wchodzisz do jakiegoś zespołu i on używa innego programu. Nawet jeśli one są podobne, to wciąż wysyłasz komuś pliki i te pliki są niekompatybilne. Tak, ale miałem taką sytuację, bo po. Bo ogólnie jak się dostałem w Ferrari, to miałem kontrakt po prostu na pół roku na, na, stałą, na stałą długość. Mm -hmm. I też nie chcieli mi więcej zapłacić niż, niż nie chcieli mi tyle zapłacić, ile ja bym chciał, więc postanowiłem odejść. Razem z żoną postanowiliśmy się przenieść do, do Wielkiej Brytanii. Tam szukałem i miałem taką sytuację, że William z Williamsem miałem rozmowę kwalifikacyjną. William służywa innego oprogramowania. Ale powiedzieli, że to, to nie jest problem, po prostu zatrudnią trenera, który mnie w dwa tygodnie, tak jakby wdroży, prze, przećwiczy w tym programie. Więc to też na pewnym poziomie nie jest, nie jest już problem, bo jeśli firmie zależy, czy zespołowi zależy, żeby Cię zatrudnić za Twoje doświadczenie i umiejętności, no to. Na, na jakim narzędziu pracujesz nie ma już znaczenia. Ja też miałem taką sytuację, że wchodziłem do firmy, gdzie używali innego programu, nowszego programu, do którego ja jeszcze, jeszcze nie przeskoczyłem i rzeczywiście to trwało. Nie wiem na ile skomplikowany jest CAD, pewnie jest bardziej skomplikowany, ale rzeczywiście dwa tygodnie i zaczynasz kumać już w nowym Aha. programie, bo one są bardzo podobne, jak już rozumiesz, takie podstawowe zależności. Tak. Yy, na przykład w McLarenie jeśli wdrażaliśmy nowego absolwenta, który na studiach pracował w innym oprogramowaniu, to zwykle by wyglądało to tak, że przez pierwszy tydzień sam sobie siedział i z kursu takiego oficjalnego tego producenta oprogramowania miał się tak jakby wdrożyć w same funkcje, a później przez kolejne, powiedzmy, około dwa, trzy tygodnie ktoś z nim zawsze mu pomagał, sprawdzał modela, po dwóch, trzech tygodniach bardziej się dawało takiemu komuś większą swobodę, po prostu, żeby. Żeby samodzielnie odkrywał, jak coś mo, można zrobić. Oczywiście dalej był tam nadzorowany przez starszych inżynierów, ale raczej nigdy nie było tak, że oddawało mu się jakieś takie pierdoły do projektowania. Tylko, dobra, ja jesteś zespołem, to projektujesz to, co. Ewentualnie ja zadawać pytania. Tak, dokładnie. Um, jak Twoi znajomi reagowali na to, że stwierdziłeś, że, że aplikujesz do Teamów F1? Było, było jakieś y... takie zdziwienie, czy raczej wszyscy ci kibicowali? Raczej było normalnie. raczej wszyscy... nie, nie było czegoś takiego, że co? Do Ferrari, że jakby ty, ty z polskiego to chodzi. Nie, raczej. To znaczy, ja tego nie czułem. Raczej było normalnie. Normalnie chyba koledzy do tego podchodzili. Może odrobinę się dziwili i życzyli powodzenia, no bo to yy, wydawało się nierealne. Yy. Ale nie, nigdy nie miałem z tego powodu jakichś takich nie, nieprzyjemnych sytuacji. No, bo niektóre środowiska mają w sobie takich ludzi, właśnie, którzy ci powiedzą, co? Jakby Ferrari, to zostań tu w Polsce i to by cię już <laughs> wydziwiał. Nie, nie, czegoś takiego nie było. To masz moim zdaniem szczęście. Masz dobrych ludzi wokół siebie. Yy, tak, i myślę, że między innymi dlatego też. Zdecydowałem się zrobić to, co zrobiłem, bo jakby y, pracowałem zawsze albo z bardzo doświadczonymi ludźmi, albo po prostu swojnymi y, ludźmi, którzy jakby y, nigdy cię nie oceniali, mhm. tylko raczej było zawsze spoko. Tak, i to, to było też ciekawe co gdzieś. Chyba to czytałem w jednym z wywiadów z tobą, że wspominałeś o tym, jak wyglądała praca w Teamie już w McLarenie, że to był Team, ale nie byliście pracownikami, tylko byliście zespołem jednocześnie się wspieraliście i też też fajnie, że dodałeś, że, ale też wymagaliście od siebie, że każdy musiał dowozić porządną robotę. Tak. Czemu się uśmiechasz? No, bo ja bardzo dużo od siebie zawsze wymagam, i też wymagałem bardzo dużo od innych. Mhm. I w makerie na samym początku już miałem spinę o to. z Jednym z inżynierów, który pracował tam w zespole już chyba 20 lat, czy nie całe 20 lat. A ty tu przyjechałeś świeżaki i oczekujesz yy, ta, czegoś innego? Tak, tak. No i ostatecznie się bardzo polubiliśmy. Mamy kontakt do tej pory. Yy -y. Więc. Można mieć spiny w pracy, ale nie można być toksycznym po prostu. Trzeba jakoś się dogadać, wybrać z tego tak. uznać, że oboje gracie do jednej bramki i że nie, nie chcesz jemu zaszkodzić, tylko chcesz mieć lepsze wyniki? Dokładnie. Mhm. <tryk> <tryk> um, jak wyglądała zmiana w takim razie, jeśli dostałeś się do Ferrari? Ty, dużo się zmieniło w twoim życiu? Czy to był taki duży przeskok do przodu? Nie, bo brzmi, bo brzmi to jak ogromny z mojej perspektywy przeskok, jakby wiesz, o, teraz pracuję w Ferrari, po prostu wszystkie drzwi się przede mną otwierają. To, to jeśli o to chodzi, to trochę tak było. Bo jakoś jak tylko zacząłem pracować, dostałem propozycję od portalu CKM i portalu Playboy, żeby zrobić wywiad jakiś na, na ich strony internetowe tam Polak pracuje w FRA i tak dalej. Oczywiście nie, nie mogłem tego zrobić, no bo jako pracownik F1 mamy, mieliśmy i są bardzo duże restrykcje, jeśli chodzi o kontakt z, z mediami. Czyli teraz to, teraz to, że teraz udzielasz jakichś wywiadów jest czynnikiem też, wynika też z tego, że już nie pracujesz w tych firmach i możesz mówić. Tak, nie mam już zakazu tak jakby, no zakazu kontaktu z mediami po prostu. Czyli miałeś normalnie zakaz kontaktu z mediami? To znaczy, każdy kontakt musiał być zatwierdzony po prostu przez, przez zespół. Okej. Okay, miał... trochę, trochę jak w wojsku. Oni też muszą skontaktować się, że udzielają jakiegoś. można tak powiedzieć, trochę tak. Yy... Raczej, to znaczy, to nie jest też tak, że jest to. Szczególnie w McLarenie, Ferrari może jest inaczej. Tam bardziej restrykcyjnie do tego podchodzą. Ze względu na, na markę i, i Ferrari, i tak dalej. Yy... Oczywiście, pracujesz w Ferrari, więc powinien się cieszyć z tego, że pracujesz w Ferrari, a nie chcieć pieniędzy za to jeszcze. Ale w McLarenie byli bardziej otwarci na to i sporo moich kolegów i koleżanek po prostu na przykład uczestniczyło w spotkaniach STEM na różnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, czy czasami właśnie mieli wywiady w różnych mediach, ale to wszystko... Było tak jakby kontrolowane przez zespół zawsze. Mm -hmm. um, czyli jeśli pracujesz w Ferrari, um, jak wygląda? Ja się zastanawiałem nad tym, czy. Ja oglądałem sobie Ford Ferrari film, który, uba, który uwielbiam. Ja niestety nie. Nie oglądałeś go? Ja uważam, że to jest film genia naprawdę genialny. <laughs> nie, miałem, nie miałem. Jakoś tak, tak się złożyło, że. że Przegapiliśmy z, z żoną, to po prostu on też chyba wyszedł. Nie wiem kiedy nawet. Nie, nie jakoś super dawno, to jest miara świeży film. A gdzieś w pandemii? Nie, 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 nie. ale nie grałeś. gdzieś <grym> podobnie. No, pewnie, pewnie tak. No, w każdym razie muszę to nadrobić. Moim zdaniem, wiesz, to wszystko zależy od tego, jakie filmy lubisz. Natomiast dla mnie to jest genialne. Po pierwsze, są piękne widoczki, po drugie, kozacka rywalizacja pomiędzy ludźmi. Po trzecie są stare fury, wyścigi, Aha. mechanika, dźwięk silnika po prostu na maksa zajebista rzecz. Jeśli lubisz tego typu filmy. Natomiast jest tam pokazana fabryka i tam wszyscy poręcznie wszystko robią, Aha. każdy samochód, odpicowanie robią. I zastanawiałem się, na ile to się przekłada z rzeczywistością aktualną, w tym, jak wyglądają. Rzeczy w Ferrari? Zależy o czym mówimy. Jeśli mówimy o zespole F1, to jest to całkowicie co innego niż Ferrari GT. Mm -hmm. Ferrari GT to jest ta dywizja samochodów drogowych. Mm -hmm. Gran Turismo. Tak. I tam jest o wiele więcej automatyzacji i inne są procesy, szczególnie jeśli chodzi o sam projekt i wytworzenie nadwozi Ferrari, które są głównie z aluminium. Więc tam, tam jest spora automatyzacja. Jeśli chodzi o silniki, to tam z kolei jest sporo manualnej pracy jeszcze. Oczywiście sam, sama linia składania całego auta ze sobą no to tam też jest bardzo dużo manualnej pracy i dużo pracowników. Czyli to rzeczywiście trochę wygląda jak na takiej linii, gdzie ludzie ręcznie robią te rzeczy. Tak, tak. I, i na, nawet tak to wygląda chociażby w Gliwicach w Foplu, gdzie bardzo dużo ludzi po prostu odpowiednio składa te, te wszystkie auta. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify. U. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Mm -hmm. um, o co chodzi z tymi, w, ty to fajnie nazwałeś, filozofia, uh marginalnych zysków, tak dobrze pamiętam? No, coś takiego. Chodzi o tak jakby, chodzi o to, że każde, każda mała zmiana musi być skoncentrowana na tym, żeby przynieść jakieś osiągi. I nie chodzi, nie chodzi tylko o to, żeby przywozić update'y na, na sam samochód, ale chodzi o optymalizację samej organizacji pracy, organizacji nie wiem, logistyki, organizacji wszystkiego w zespole, pod to, żeby każdą małą rzeczą, którą wprowadzamy czy którą zmieniamy, żeby to nas przybliżało do, do poprawy osiągów. Okej, okay, czyli to nie jest bezpośrednio, jeśli chodzi o aerodynamikę samochodu, tylko to jest odnośnie organizacji całego procesu pracy na, przy samochodzie. Mm, tak. Przynajmniej ja to tak rozumiem i zawsze tak do, do tego podchodziłem. Oczywiście. Nawet y, jeśli chodzi o takie małe zmiany przy, przy, przywożone na samochód, jak chociażby y, zmiana poziomu chłodzenia na, na tor, która też potrafi wpłynąć na to, że na przykład y, na że gdzie potrzebujesz więcej chłodzenia, zakładasz sobie dłuższe żaluzje, czyli takie tak jakby kratkę taką wentylacyjną na pokrywę silnika, to oczywiście ci zwiększy poziom chłodzenia, ale może na przykład zwiększyć też opory, mm -hmm. bo to wszystko jest ze sobą zawsze i w każdym momencie powiązane, e, więc to podejmowanie decyzji odnośnie ustawienia auta, czy, czy setupu, czy konfiguracji w ogóle auta na, na dany tor ma e, oczywiście ogromne znaczenie. W Ferrari na czym konkretnie pracowałeś? To, 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 jaki, to jaki obręb tej aerodynamiki w bolidzie właśnie i, powiedziane. I, Ferrari akurat pracowałem przy tylnej części podłogi, czyli okolice dyfuzora i, i ta krawędź boczna podłogi cała. I to jest tak, że jedna osoba jest odpowiedzialna za taki jeden malutki wycinek? Y -y -y. Nie. Jeśli chodzi o taki, taki mały obszar, no to byłem ja razem z moim aerodynamikiem, który tak jakby też zarządzał projektem, jeśli chodzi o, o tak jakby... Tą stronę, bo ja ogólnie zawsze pracowałem i, i w Ferrari, i w McLarenie nad tym, żeby projektować elementy i, i sprawdzać je w CFD, tak bardzo koncepcyjnie, ale nigdy nie zajmowałem się na przykład y, tą stroną projektu, jeśli chodzi o badania w tunelu, czy, to jest e, osobna czy osobna. korelacje na, na torze, tak. Jeśli chodzi o, przynajmniej w Ferrari tak było. Jeśli chodzi o CFD i rozwój sam obszaru. To byłem ja z moim kolegą, ale on tak jakby zarządzał tym projektem, a dalej przekazywał do inżynierów w tunelu, którzy zajmowali się tą stroną tunelową. A na to, że był jeszcze oddzielny zespół, który zajmował się korelacją po prostu i testowaniem tego auta w rzeczywistości już na torze. Bo to nie jest tak, że jeśli wytestujesz coś w tunelu aerodynamicznym, to później to się sprawdza na torze? Nie, nie. Jak z czego, wiesz z czego to wynika? Wiem, że to już nie jest dokładnie twoja działka, ale jestem ciekawy, jak to, jak o, to wychodzi. Z, z wielu rzeczy, chociażby to jak gęstą masz siatkę w, w CFD, siatkę obliczeniową, bo CFD to jest ten tunel? To, to, są, to jest komputerowa mechanika płynów. Ale można powiedzieć, że tam też jest stworzony taki wirtualny tunel, odpowiednik tunelu i po prostu tą objętość z, z, ze swoim bolidem tniesz na miliony elementów. I w narożach każdego z tych elementów to mogą być prostokąty, mogą być pryzmy, mogą być jakieś innego kształtu elementy. W każdym tym, z tych punktów liczysz e, odpowiedni zestaw równań, która który daje ci informacje na temat ciśnienia, prędkości i innych parametrów Czyli to się w pewnym sensie symuluje już tam aerodynamikę i ty odnośnie tego, gdzie jest największe ciśnienie, tam pewnie musisz troszeczkę zmieniać delikatnie design. Tak, dokładnie. I, a później to i, i w CFD oczywiście badasz bolit w takiej skali, w jakiej jest projektowany, czyli 1 do 1. Natomiast w tunelu w Formula 1 jest ograniczeni do 60%. Aha, jeśli chodzi to, o skalę modelu. Czy to przypadkiem nie wpływało właśnie na to, że wyniki są później różne? Tak, bo odnosisz się tak jakby do, do, in, do innej skali po prostu. A to I to to musisz przypad... to wszystko przeliczać sobie. To nie jest przypadkiem kompletnie bez sensu, czy ten tunel by był tak bardzo drogi, że nie. Byłby okropnie drogi, bo jeśli chodzi o 60%, 60 model. Bolid F1 w tunelu, to możesz go wydrukować na drukarce 3D, mhm. bo jeszcze te faktyczne siły, które działają na, na ten bolid w tunelu, no po prostu elementy drukowane są w stanie to znieść. A bo i, czy i, I każdy większy model już musiałby robić, być robiony z konkretnych materiałów? I... Tak, raczej tak. Albo po prostu elementy frezowane z aluminium musiałyby być, no iść tam. Dużymi partiami, albo już elementy z karbonu, żeby to faktycznie działało tak jak na torze, a to z kolei byłoby no, okropnie, okropnie drogie, bo i czasochłonne. I czasochłonne, bo jeśli coś frezujesz, no to oczywiście masz maszynę, która musi ten jakiś element, który, który jest bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o ge geometrię i, i krzywiznę, które się znajdują na bolidach F1, no, musi kilka godzin nad jednym elementem spędzić, a niektóre programy badań w tunelu yy, są dość rozbudowane, do takiego stopnia, że masz na przykład 10 zestawów części, i te wszystkie części musiałbyś w tej skali 1 do 1 wykonać. Yy, a jeśli chodzi o tą mniejszą skalę, no to wrzucasz na drukarkę 3D, drukujesz, szlifujesz później, są powie powierzchni i jest OK. Jak wyglądają wydrukowane te elementy z drukarki 3D? On, drukarka jest w stanie jakoś sensownie wydrukować? Czy trzeba wszystko idealnie wyszlifować? Yy, drukarka jest w stanie to wy, wy, wydrukować w bardzo dobrej jakości. Oczywiście w tych takich newralgicznych punktach, czyli szczególnie powierzchnie, yy, gdzie znajduje się, znajdują się obszary niskiego ciśnienia, czyli tam, gdzie powietrze ma niską energię trzeba o nie dodatkowo zadbać, wyszlifować i, i żeby tych małych stopni po drukowaniu się pozbyć. I to też robi się ręcznie oczywiście. Czyli tam jest bardzo dużo takiej ręcznej roboty. Zresztą jak ja obserwowałem te zdjęcia takie super bliskie tych bolidów, to tam wygląda jak one by były dużo, w dużej mierze zrobione ręcznie. To, to nie... Wszystko jest ręcznie robione, no oprócz tych elementów frezowanych, które są na maszynach robione. A jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o te elementy kompozytowe, no to wszystko robi się ręcznie. Cały layup, czyli te wszystkie warstwy tkanin karbonu, które się wykłada, są wykładane ręcznie przez specjalistów. I naprawdę nie jest to łatwa praca, bo łatwo popełnić błąd i wprowadzić jakieś bąbelki powietrza, chociażby pomiędzy te tkaniny. Tak, jak robisz to ręcznie, to jest dużo większe ryzyko niż jak robisz jakieś robotne. To muszą być tacy eksperci, żeby to zrobić i mieć, mieć takie tak procesy, muszą być ułożone, żeby się do tego nie zepsuć. Tak, ale robot nie byłby w stanie ich wykonać. Albo, to znaczy, pewnie byłby w stanie, ale byłoby to bardzo... Kosztowne. Y, tak jakby samo zaprogramowanie tego robota byłoby bardzo czasochłonne, żeby tak skomplikowane kształty wykonać i docisnąć te wszystkie warstwy tam, gdzie one powinny być dociśnięte. Bo to, to też jest ogromna wiedza, która przychodzi z doświadczeniem w, w rękach i, I przy... trzeba czuć nie? trzeba to czuć. I... wczoraj właśnie słuchałem mega ciekawej rzeczy w podcaście, że przy, przy zakładaliśmy kilka lat temu, że sztuczna inteligencja wyłączy wszystkie te takie w cudzysłowie najniższej rangi zawody. A okazuje się, że jest kompletnie odwrotnie, że zaraz zastąpi programistów, a dalej te rzeczy, które trzeba czuć właśnie dłonią, tak. zostają. Tak i no, podobnie będzie, jest Formule 1, gdzie potrzebujesz tych naprawdę e, światowej klasy specjalistów, żeby i utrzymać odpowiednie tempo produkcji i żeby odpowiednia jakość tych elementów też e, była. Bo oczywiście na przykład na elementach, które muszą znosić duże obciążenia, nie chcesz, żebyś, żeby mieć pomiędzy warstwami karbonu jakichś pęcherzyków powietrza, bo wtedy to bardzo osłabia te elementy. Czy skanują to później jakimś rentgenem? Tak, robi się badania NDT, yy, czyli no coś podobnego do USG właściwie. I USG bolidu. USG bolidu się <laughs> robi. I skanujesz po prostu te elementy karbonowe, żeby sprawdzić, czy, czy nie ma po prostu delaminacji, czyli rozwarstwienia tych, tych warstw, czy jakichś większych pęcherzyków powietrza. I, a szczególnie się to robi na, na takich elementach jak Monogok, szczególnie po jakichś większych uderzeniach, które no, jednak zdarzają się czasami w czasie, w czasie Grand Prix. Zastanawiam się, jeśli projektuje się taki boli, tylko trzeba cały czas przeprojektowywać, jakby jakie są wymogi. No bo jeśli go się już raz zaprojektuje i on jest super aerodynamiczny, to później się wrzuca go z powrotem w program, sprawdza się, gdzie ewentualnie można to uszczuplić i jeszcze się dociska, i jeszcze się dociska. cały Tak. Czas. I to jest taka cała czas praca non-stop poprawek. Non-stop. I na przykład, bo dział aerodynamiki dostarcza tylko właściwie tą skórkę zewnętrzną, nie? Mhm. Sa samego. Do samą powierzchnię zewnętrzną bolidu i tylko tym, tym się zajmuje. I jeśli na przykład w tunelu ci wyjdzie, o dobra, to ten pakiet elementów poprawia jakieś właściwości czy charakterystyki aerodynamiczną bolidu no to to się zostawia i tu robisz sobie, to jest twój best so far, czyli najlepszy dotychczas i od tego momentu, od tej geometrii po prostu zaczynasz modyfikować i szukać kolejnych rozwiązań. Ta jubiś, teraz taka, to, to <coughs> musi być taka rozkminna. I dlatego później bo ja byłem zaskoczony, jak widziałem to takie skrzydło. ja będę nazywał to po swojemu. To skrzydło mhm, na dobra. początku. <laughs> Nie mam zielonego pojęcia, jak to się nazywa. To skrzydło i później jest taka lotka, jakby wychodzi. Tak, pionowe. I, tak, i że tam były zrobione, pokazywałeś to na Bolidzie Mercedesa, że tam były takie trzy, trzy jakby takie, ja to bym to nazwał takimi skrzydłami rekina. Mhm. I pokazywałeś, jak to jest dokładnie zrobione i że to musi być musi troszeczkę wystawać, i że jest tylko połączone na jakieś dwa tak, i tak. że to zawije jakieś Powietrze w jakimś określonym, w określonym, ono się kręci w określonym w kierunku. W, w kierunku, i że to w jakiś sposób wpływa na to, jak ten ból idzie. To jest po tak. prostu niesamowite, że aż tak bo, dokładnie się w to wchodzi. Bo ty chcesz. Kiedyś powiedziałem w którymś z że projektujemy aerodynamikę, i ktoś tam się oburzył, że o aerodynamiki się nie projektuje, tylko ona tam, ona jest. No, ale dostosowuje się do niej. W rzeczywistości w formule jeden typ. Projektujesz aerodynamikę, bo poprzez tą ingerencję w geometrię bolidu planujesz, gdzie te strugi powietrza trafią i w jaki sposób tam trafią, i z jaką rotacją, i z jaką energią mogą tam trafić, bo cała Formuła 1 polega na tym, żeby w odpowiedni sposób zarządzać energią wokół bolidu i, i w bolidzie. I aerodynamika jest idealnym tego przykładem, bo jeśli masz obszary bardzo niskiego ciśnienia, tak jak w obecnej generacji bolidów, chociażby dyfuzor, który. Kto, która to część jest dyfuzorem? Dyfuzor to jest ta, 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 ten duży otwór za, za tylną osią, czyli tył bolidu. Mhm. Chyba I, wiem, czy... o czym mówisz, taki du, du, duży wylat. Tak, duży wylat. Okay. I w obecnej generacji bolidów. Dokładnie. W obecnej generacji bolidów tam nie ma żadnych skrzydełek, żadnych płotków, które mogłyby to powietrze doenergetyzować. Dlatego jakbyś sobie zobaczył na, na dyfuzor z tego czy z poprzedniego sezonu, zobaczysz, że w bocznej ścianie dyfuzora jest takie wycięcie, które... Co, co musiałbym tu... wpisać? Jedyny, jaki widzę bardziej skomplikowany, to ten. To jest jakiś stary. Wpisz F1 2023 Diffuser. Dobra, sprawdzamy. Yy, tu jest coś nowego. Yy, to jest też stary. Dobra, nie, ja nie muszę tego widzieć. Możesz mi to możesz mi to, Ale w każdym badanie. razie, mhm. yy, bo przez to, że rozprężasz to powietrze w dyfuzorze w bardzo agresywny sposób, no to ono wyhamowuje i traci energię, bo tą energię poświęcasz na rozprężanie na sam proces rozprężania. Więc żeby doenergetyzować to powietrze na przykład bez użycia tych płotków, które regulamin regulaminowo są zakazane, po prostu zespoły wycinają w poczne ścianie dyfuzora otwór, żeby tam to powietrze z krawędzi podłogi doprowadzić w odpowiedni sposób, żeby doprowadzić po prostu tą, tą energię do, do, do dyfuzora, żeby doenergetyzować to powietrze. I to wszystko. Pokazuję wam na początku komputer, gdzie jakie są ciśnienia, bo na podstawie tego, jakie macie wyliczenie, możecie powiedzieć, ok, tu jest miejsce, gdzie ewentualnie moglibyśmy to zrobić, żeby to powietrze jakoś doenergetyzować. Do tak. Pierwsze, to musisz sobie wyobrazić w swojej głowie, co, co chcesz zrobić. Bo jeśli chodzi o aerodynamikę, to bardzo wiele może się wydawać, że tak to będzie działać i w rzeczywistości. Niestety bardzo często się okazuje, że to nie działa tak, jak sobie wymyśliłeś, że ma działać. Więc... bo bardzo du dużo zależy też od tego pola przepływu wokół tego obszaru, gdzie chcesz coś zmienić. Mhm. I samo powietrze, które może być kilka centymetrów dalej, czy kilkanaście centymetrów dalej, może wpłynąć na ten obszar, który zmieniasz w inny sposób, niż ty byś sobie wyobrażał, że co tam się zadzieje? A jeszcze się zastanawiam, jeśli robisz jakąś dziurkę gdzieś w tym miejscu i to powietrze będzie szło w jakiś inny sposób, to nie psujesz przypadkiem czegoś, co wcześniej było zaprojektowane? Możesz popsuć. I później dlatego, trzeba tam przeprojektować. Tak, dlatego to jest taka, taka zabawa w Kotka i myszka, to. gdzie po prostu modyfikując pewne obszary Bolidu, wpływasz na obszary na przykład wcześniej. Przepływie albo, no oczywiście, dalej to wiadomo, ale możesz zmienić pole przepływu wcześniej w ogóle. Szczególnie problematycznymi obszarami w bolidach Formuły 1 są obszary wokół kół, czy to przednich, czy tylnych, bo oczywiście koła nie są zasłonięte niczym i dlatego mam, dlatego są to takie skrzydełka z boku, żeby to, tam rozproszyć powietrze tak. przed kołem. Żeby odpowiednio je kontrolować, ale wciąż przez to, że masz ogromny walec, który się bardzo szybko kręci, no to tam też zachodzą różne zjawiska aerodynamiczne, jak na przykład odklejanie się strugi yy, strugi od tego opracującego się koła, więc każda taka, taka odklejona struga w niekontrolowany sposób będzie niosła jakieś straty za sobą. Odklejająca się struga w niekontrolowany sposób, Bo Bo co to znaczy? Jeśli sobie koło, które się kręci do przodu, mhm. to jeśli w przekroju koło wygląda jak prostokąt, Aha. to na narożnikach tego prostokąta może się zdarzyć tak, że to powietrze na pewno tam się, będą się wytwarzały, wytwarzały wiry. Spokojnie spoko, okay. się poprawiam. Na pewno tam się będą wytwarzały wiry, mhm. ale może się zdarzyć tak, że przy skręcie na przykład przedniku ten wir gdzieś się oderwie tam, gdzie nie chciałbyś, żeby poleciał, bo może na przykład wpaść pod podłogę. Czyli mówisz o, mówisz o wirach, które głównie lecą w stronę bolidu, nie, nie na zewnątrz. Ty chcesz je wypychać na zewnątrz, żeby ich unikać, bo wtedy jesteś w stanie sobie pod podłogę na przykład czy wokół pokrywy silnika czy sidepodów, czyli tych wlotów bocznych przy, po bokach kierowcy doprowadzić sobie tak jakby świeże, świeże powietrze, niezabrudzone, które będzie miało po prostu większą energię i z większą ilością energii możesz więcej rzeczy zrobić. Czyli kontrolujesz powietrze, które wchodzi, po to, żeby później to wchodzące powietrze skontrolowane można było jeszcze wykorzystać do przyspieszenia bolidu. Tak. Nie, no no to tak, jest, to, tak. To jest niesamowite. Jak działa twoja głowa w takim razie? Czy ty, jak projektujesz, na początku widzisz to wszystko w swojej głowie? Umiesz, masz taką możliwość projektowania sobie tego 3D w głowie tak. i, i rozumiesz, jak się będzie przechodziło powietrze? I to... w, w ogóle kiedyś myślałem, że wszyscy tak mają i że potrafią widzieć to, co sobie wyobrażą, ale... Jak sobie coś wyobrazić, no to już widzisz, jak to jest, jaki to jest problem, że... <śmiech> <śmiech> żeby to zaprojektować. No, ale... E, Okazało się, że nie wszyscy tak mają. Nie, nie wszyscy tak mają i faktycznie... E, czasie, ale wszyscy, którzy z tobą projektowali 3D, tak mieli? Gadałeś z nimi o tym? Wątpię, że wszyscy tak mieli. Myślę, że głównie właśnie surfacerzy, czyli to, co ja robiłem, czyli surfacing, to jest to typowo projektowanie aerodynamiki pod... pod Koncepty i rozwój e, powierzchni i, i samych modeli, żeby to działało tak, jak powinno działać. Mm -hmm. e, myślę, że ci ludzie to widzą, a inni niekoniecznie. Myślisz, że to ci się ulepszyło przez to, że zacząłeś pracować w programach i widziałeś, jak elementy zachowują się w 3D? Czy w... Tak, polepszyło cię? Myślę, że tak. Mm -hmm. Chociaż wcześniej też nie, nie narzekałem na, na brak. Wyobraźni przestrzennej, bo jakoś tak zawsze czułem przestrzeń wokół siebie i myślę, że to też mi pomogło później. Więc no tak, jeśli chcę coś zaprojektować, to pierwszy sobie to wyobrażam, jak, jak ma to wyglądać w swojej głowie. I jesteś w stanie dołożyć do tego z powietrza, jak to będzie się zachowało aerodynamicznie? Czy to, to już jest zbyt skomplikowane? Jestem. Raczej jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to. Jak to chciałbym, żeby wyglądało, i później przychodzi weryfikacja, że do, nie wygląda tak, jakbyś chciał, żeby wyglądało. Rynek, moc, moc obliczeniowa komputera w głowie nie jest aż tak silna jak komputera w Jeszcze komputerze. Mo, może Adrian Newey e, jest w stanie sobie tak bardzo dokładnie to wszystko wyobrazić, ale myślę, że to po prostu przychodzi z doświadczeniem. Mhm. Mm um. Z tego, co słuchałem i z tego, co też czytałem, to Wy jesteście mocno ograniczeni. Ty też już wspomniałeś dzisiaj o przepisach, że tam, czegoś tam nie tak. pozwalają Wam stawić. Jak to, jak to wygląda, jeśli chodzi o przepisy? I jak się, bo rozumiem, że Wasza praca w gruncie rzeczy polega na tym, żeby zrozumieć przepisy, a później obejść te przepisy. Nasza praca polega na tym, żeby tych przepisów nie czytać, zrobić jak najlepszą geometrię, która będzie jak najlepiej działała, i później przychodzi czas legalizacji tych pomysłów. I to, to jest podejście, które chyba w każdym zespole jest, żeby. Bo na początku wydawało, przepraszam, w Formule wydawało mi się, że kurde, muszę znać cały regulamin techniczny i tam jak przyjdę, to dwa tygodnie będą mnie uczyć tam regulaminu technicznego mojego obszaru. A w rzeczywistości było tak, że jak się zapytałem, czy mamy to jakoś legalizować, czy coś, to. Na razie to, to się nie przejmuj, robimy to co ten. Bo to by co wpływało chcemy. na to, że upośledzone projekty będziemy się robili. Nie? Że, a, a trzeba chyba. Narzucasz na to... sobie granice, które chcesz przekraczać. Mm -hmm. I dlatego, żeby sobie tego ograniczenia nie, nie narzucać, to na przykład od absolwentów się nie wymaga w ogóle znajomości regulaminu. Później oczywiście nie jest tak, że robisz coś całkowicie nielegalnego, w, bo znasz jakieś podstawowe ograniczenia. Ale w wielu obszarach są tego typu zapisy, że promień musi być tego typu, takiej, takiej wielkości w tym obszarze i przekroje muszą być na przykład ciągłe w osi X albo w osi Z, albo sama powierzchnia, krzywizna powierzchni nie może być mniejsza niż R20. Nie? Z czego wynikają takie ograniczenia? Jakby, jaki, jaki jest cel takich ustaleń? Y żeby te bolidy wyglądały w miarę podobnie, czy żeby. Tak, żeby FIA po prostu chce narzucić jakieś ramy na zespoły, żeby te bolidy jak najbardziej były skupione wokół podobnej jakby filozofii projektowania, żeby przez to każdy miał mniej więcej podobne osiągi. Ale to Oczywiście chyba i tak, i tak to tak. nie wychodzi. No właśnie. <laughs> Bo jednak ta ilość talentów w zespołach, ilość świetnych inżynierów jest tak duża. I zdecydowanie kilkukrotnie większa niż zespoły inżynierów, które pracują dla, dla Formuły 1, które opracowują te regulaminy. No tak, so, że, są, są na przegranej pozycji. Że są na przegranej pozycji, i, i zespoły faktycznie znajdują całkowicie inne. Czasami rozwiązania od tych założonych przez formułę do niej FIA. Mm -hmm. Co było dla Ciebie, naj... z czego jesteś najbardziej zadowolony, co udało Ci się zaprojektować? Hmm, chyba wszystko. Wszystko? Nie, nie masz czegoś takiego, że nie przywiązujesz się do konkretnych rzeczy. Albo nie ma czegoś takiego, co by wygenerowało rzeczywiście lepsze wyniki niż inne projekty? Raczej wszystko generowało jakieś dobre, dobre wyniki. Tylko właśnie, no bo. W rzeczywistości projektujesz tysiąc rzeczy, tysiąc różnych rzeczy i 999 z nich nie, nie działa. I dopiero ten, ta jedna rzecz, czy ta jedna geometria, która działa faktycznie, no, jesteś z niej niejako dumny czyli to jest. I tak, zadowolony, że... czyli ale to... to nie jest tak, że nie jesteś zadowolony z tego, co wcześniej robisz, bo te wszystkie rzeczy, które nie działały, doprowadz doprowadzają cię do tego, do tych rzeczy, które działają mówisz o tym procesie, że projektujesz, wrzucacie to w tunel aerodynamiczny, później testujecie na torze i okazuje się, że to nie jest jakoś super ulepszające i później musisz robić kolejny projekt i kolejny projekt i kolejny, dopiero jeden z nich. I jaka jest, jak, jak wygląda finalny proces, że okazało się, że coś daje rzeczywiście efekty, to w jaki sposób, że musi przejść przez tunel aerodynamiczny i później na torze okazuje się, że też są lepsze wyniki? Tak, tylko nie, nie zawsze tak jest. To znaczy... Może być tak, że jak masz rozjechaną korelację pomiędzy tunelem a torem, no to wtedy to, co robisz w tunelu, nie będzie miało takiego. Nie, zachowanie przepływu wokół tych elementów nie będzie takie samo jak, jak w tunelu. I wtedy masz ogromny problem, bo przestajesz ufać. Najpierw przestajesz ufać temu, co mówią ludzie na torze, później zaczynasz wątpić w to, co się dzieje w tunele, a później przestajesz ufać temu, co mówi CFD, nie? A później I przestajesz ufać sobie. Też. I po prostu przez to zespoły mają bardzo wyspecjalizowane zespoły, ludzi, którzy zajmują się tylko i wyłącznie korelacją i badaniem tych różnic pomiędzy CFD, tunelem a torem i sprawdzaniu. Dlaczego tak jest? Czy może właśnie siatki nie są odpowiednio gęste w niektórych miejscach, gdzie masz bardzo duże gradienty ciśnień, na przykład? Albo może jakieś parametry parametry inne korelacyjne są odpowiednio oddobrane. Gradienty ciśnień, czyli że ciśnienie jest mocniejsze po jednej stronie i powoli się zmniejsza do, do, do mniejszego ciśnienia? Czy to jest gradient, spektrum? Ciśnienie? Czyli to jest. gradient, Czyli jak masz obszar, gdzie ciśnienie się gwałtownie zmienia, na przykład. Mhm. Czyli na, na jakimś... przykład bliżej bolidu jest dużo, dużo mocniejsze i kawałek dalej już nie jest. Na przykład. Mhm. Ale do tego dochodzą. No bo na przykład e, przy każdej powierzchni, czy to jest nawierzchnia toru, czy powierzchnia wokół bolidu, masz e, tak zwaną warstwę przyścienną. Gdzie, to, gdzie ten gradient przyspieszenia powietrza ma też jakąś grubość, gdzie y, na przykład na, na grubości dopiero centymetra od tej powierzchni masz faktycznie tą 99% prędkości przepływu powietrza. Czyli bliżej jest wolniejsze. No bo zaczyna się tarcie po prostu. Mhm. Tarcie powietrza, gdzie te cząsteczki powietrza wyhamowują. A na, na samej powierzchni jakiegoś elementu no, Powietrze już jest całkowicie wyhamowane. Jak oni mierzą w takim razie? Bo tunel aerodynamiczny, mam wrażenie, że oni są w stanie jakoś zmapować to, co się dzieje z tym powietrzem. A co się dzieje, jak na, jak już w rzeczywistym wyścigu, jak oni są w stanie zmierzyć, czy to rzeczywiście działa już na bolidzie? Jak mierzą strugi powietrza? Przede wszystkim masz. Cały Bolid jest zwykle pomiarowany. Masz albo. Albo rurki pitota, gdzieś w nefralgicznych punktach bolidu, albo masz po prostu... Rurki pitota, czyli rurki, w które wpada powietrze i mierzy jak, jak mocno. To jest tak, jak w samolotach mierzy się prędkość. Tak, tak, mhm. tak, Dokładnie. Albo... Ale nie El, zmierzy, czy powietrze się kręci w, w takiej kółko, jak chciałeś, żebyś... Nie, kręcił. ale jak masz na przykład y, siatkę takich Pitotum. czujników, y, które są tam od siebie o kilka centymetrów rozstawione i masz taką... Takie kratownice zresztą jak na testach czasami zakładają, to wtedy po tym, jak pole przepływu wygląda, jest w stanie wywnioskować, w którym kierunku się obraca. Czyli Kierunkowo. tak jak wpada do tych poszczególnych dziurak. W tak. tym fi filmie jeszcze wrócę do Forda i Ferrari, oni obkleili. Samochód cały taśmą klejącą z takimi sznureczkami. Tak. Robi, robi się jeszcze takie rzeczy? Nie, to już jest za za, za, za bardzo e, Robi zabawne. się Flowis. Flowis to jest taka, taka farba zrobiona z parafiny i jakiegoś pigmentu mm -hmm. fluorescencyjnego i po prostu pryskasz tym bolid powierzchnię A, bolidu i pokazuje tak. zostaje po prostu tam gdzie było największe ciśnienie to najbardziej przesunięta jest farba. Tak i te, te drobinki pigmentu po prostu przesuwają się po tych powierzchniach na bolidzie. Jak parafina odparuje, no to masz albo ścieżki właśnie przepływu tego powietrza, albo w rejonach, gdzie faktycznie to powietrze się odkleja, no to tam będziesz miał bardzo taki obszar, gdzie no te linie nie są nie są zgodne z kierunkiem teoretycznym przepływu powietrza, więc tam wiesz, że coś się dzieje. Jestem w stanie to zgooglować jak to wygląda. Y jak wpiszesz flow wis w, nie wiem, jak na drugie słowo napisać. V i S albo A, V i Z. V i S. F1. F1. Już to od razu wyskoczyło. Takie coś. Tak. I pokrywasz, pokrywasz taką farbą właśnie elementy, które nowe przywozisz na tor na przykład i wtedy widzisz, co się, co się dzieje z tym przepływem. W, w... W rozmowie z tobą właśnie goście cię zapytał, czym się zajmują ci ludzie, którzy dokręcają na pit-stopach na przykład opony. I ja się, ja się tak zastanawiam, ale tym się właśnie zajmują? Przecież oni przecież to, ci kierowcy cały czas trenują. mechanicy, cały... którzy w czasie pit stopu właśnie albo wymieniają koła, albo dokręcają, to są ludzie, którzy zajmują się całą budową bolinu. To hmm. są ludzie, którzy od zera są w stanie ten bolid złożyć i rozłożyć właściwie z pamięci bez, bez żadnej instrukcji. I to oni dbają o to, żeby ten bolid był sprawny, żeby był odpowiednio złożony, żeby wszystko działało i na nich, oprócz tego, co się dzieje w czasie weekendów wyścigowych, oni też w fabryce dbają o te auta, żeby były sprawne i gotowe do jazdy. Tak, patrzę jeszcze na te zdjęcia, bo nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ludzie, wpiszcie sobie w Google Flow, owy, i dalej spacja w przez V, V i S. Kozacko to wygląda na maksa. Tak. I, yy, no, jest też bardzo upierdliwe do czyszczenia, bo później mechanicy muszą to, to wszystko wyczyścić i nie, nie bardzo lubią, jak tutaj dział Aero się pcha na tory, żeby opryskiwać cały boli tą farbą. Ale teraz podchodzi do mnie pytanie: A co z yy, kierowcą? Nie, za, nie, za, nie, nie poleci mu to na twarz? Czy to jest za bardzo przyklejone? Może polecieć, bo to jest naprawdę w formie takiego. Dość rzadkiego płynu. Ale no ma, ma zrywki na, na wizjerze, więc, więc sobie poradzi. Poza tym zrywki, czyli może sobie przeczyścić? Ma takie foliki na, na wizjerze, żeby sobie zerwać, jak, jak, ma, jak ma brudną. Ale ten przepływ wokół kokpitu też jest odpowiednio rozbijany, po to, żeby tam dużej masy powietrza nie było na głowie kierowcy, Dlatego bo ma tą, tą rurkę z przodu przed twarzą? To głównie ze względów bezpieczeństwa, ale są na przykład takie szybki z ząbkami przed przed samą kierownicą, które mają ze za zadanie rozbić tą dużą, napierającą strugę powietrza na jakieś mniejsze wirki, które zostaną gdzieś tam wyssane poza kokpit, czy wypchnięte poza kokpit, mhm. z tego względu, że kierowcy czy sam design kasku jest y, odpowiednio zrobiony w taki sposób, żeby mieć małe spoilery i jakieś y, małe turbolizatory na, na kasku w taki sposób, żeby rozbijać tą, tą strugę, żeby ten kask kierowcy nie podduszał po prostu, bo ze względu na to, że to jest no, sfera, y, po, no prośmy kask do, do sfery, no to jeśli powietrze zakręca się, za kaskiem, mm -hmm. bo masz krzywiznę kasku, no to przez samo to sprawia, że kask jest w stanie się unosić, bo będziesz miał obserwację ciśnienia, tworzy jak tak, na tak. I to i mogłoby wyciągać mu głowę. Dokładnie i tak się dzieje czasami, że kierowcy faktycznie czują się po prostu podduszani przez przez nieodpowiednio zaprojektowany przepływ wokół kokpitu. Czyli to nie jest już problem rozwiązany i już więcej nie wraca, tylko cały czas trzeba coś dopracowywać. To znaczy, raczej się to robi bardzo rzadko, bo jeśli raz to zrobisz, to ten przepływ wokół kokpitu nie zmienia się tak mocno, żeby ten problem wracał. Um, jak e, się robi, żeby ten bolid nie wystartował? Ca, cały jego design jest robiony tak, żeby przy, dociskał Żeby podziemy? nie wystartował no, jak, jak nie, samolot? Tak. E, no przede wszystkim... Masz wszelkie profile aerodynamiczne odwrócone w drugą stronę. A spód też jest zrobiony tak, żeby go wsysał do. Tak. Czyli wszystko jest na, na tym, to W obecnym sezonie, czy od poprzedniego sezonu, to jest największy taki temat, żeby ta podłoga działała w odpowiedni sposób, bo jest teraz całkowicie zmieniona i jest bardziej jakby krawędzie podłogi na, na, na zewnętrznych krawędziach bolidu są o wiele niżej przy nawierzchni niż w poprzedniej generacji bolidów, więc ta podłoga jest tak zrobiona, żeby jak najwięcej tego docisku generować. Yy, oprócz tego profile, wszelkie profile aerodynamiczne w Formule 1 są yy, w porównaniu z samolotami są odwrócone jakby i samo, samo to, że jedziesz blisko nawierzchni sprawia, że już ta interakcja podłogi czy skrzydeł od spodu jest całkowicie inna niż jakbyś był w tak jakby w, w czystym powietrzu gdzieś poza, po, poza oddziaływaniem na wierzch. A jak to działa, jeśli chodzi o prędkość? No bo teraz im masz większą prędkość, tym bardziej cię przysysa. Więc teoretycznie na przy pewnej prędkości to powinien zacząć być problem. Czy to jest wszystko tak wyliczone, żeby akurat w tym obrębie prędkości zachowało się w porządku? Hmm. Jeśli o to chodzi, to zawsze walcz z tym, żeby mieć jak, mieć jak najmniejszy oper powietrza, bo powiedzmy, że tak jakby moc silnika jest stała, szczególnie teraz kiedy ten rozwój silników jest w części zamrożony, więc żeby zyskiwać prędkość na prostych, po prostu Odpowiednio dobierasz poziom docisku, czy wielkość tylnego skrzydła, czy, czy przednie, przedniego skrzydła, żeby po prostu sobie sterować tymi oporami, plus rozwijasz bolid w taki sposób, żeby mieć cały czas na uwadze ilość tych strat aerodynamicznych i, i oporów, które cała reszta bolidu generuje. A jak się wymyśla, czy wy macie specjalnego człowieka od tego? Jak był u mnie Kacper sztuka, to mówił, że są różne, różne sposoby. Um, wykorzystywania drugiego bolidu na torze, tak, żeby pracować sobie właśnie za aerodynamiką. I na przykład Twoje było, mówił, że wchodzą sobie kołem, jakby między dwa koła wchodzą jednym kołem, po to, żeby zminimalizować opór powietrza na jednym kole i dzięki temu przyspieszyć. I czy wy uh -huh. macie do tego specjalnych ludzi? Czy to kierowcy już sami wymyślają na torze? Czy na przykład Ty się czymś takim mogłeś zajmować i doradzać im, gdzie potencjalnie można by uzyskać troszeczkę. Raczej to jest coś, czym się zajmuje zespół wyścigowy ale wątpię, żeby ktokolwiek w Formule 1 doradzał komuś, żeby tam kołem pomiędzy koła się wciskać, bo te bo koła aż tak mocno nie wystają poza obręb podłogi, więc wtedy naprawdę kierowcy już jadą na, na limicie. Dodatkowo no w Formule 1 mamy system DRS, który pomaga wyprzedzać rywali na torze, jeśli jest się za nim mniej jak sekundę. I on nam każe mu się zadzwonić wtedy? Yy, nie. W sensie DRS pozwala ci otworzyć lotkę tylnego skrzydła, żeby zmniejszyć sobie opory na prostej. Mm -hmm. Wtedy jak ktoś jedzie z zamkniętym skrzydłem przed, przed tobą, to oprócz tego, że masz draft aerodynamiczny, czyli tak jakby yy, wjeżdżasz w to pole niskiego ciśnienia za bolidem przed tobą, Dzięki temu już samo w sobie sprawia, że masz niższe opory mhm. na prostych. Plus system DRS po prostu obniża ci poziom, y, poziom oporów tylnego skrzydła i tylnej części bolidów w taki sposób, że jesteś w stanie kogoś wyminąć. Pytałem o to, czy każą, każą zwolnić, bo ktoś mi ostatnio powiedział, że na Formule 1 jest tak, że jeśli jeden zawodnik idzie szybciej niż ten przed, niż ten przed nim, to każą temu zwolnić, żeby go mógł go wyprzedzić, żeby go nie blokował w pewnym sensie. To jest takiego rzeczywiście. Ale jest? To przy dublowaniu. Przy dublowaniu. I przy niebieskiej fladze, czyli... Przy niebieskiej flaze, o tym mówię. No to tak, to jest. Jeśli po prostu jedziesz i tak jakby jesteś tak szybki, że dojeżdżasz do ostatniego kierowcy, mhm. jadąc na pierwszym miejscu, no to on musi cię przepuścić w pewnym momencie okay, Ma czyli... chyba trzy, trzy mini-sektory na to, czyli albo trzy, trzy panele z niebieską flagą musi, e, muszą minąć, czy coś takiego, żeby, żeby... Ale, ale to tylko w momencie, kiedy dojeżdżasz do ostatniego zawodnika. W, w wcześniejszych zawodnikach tak nie ma, jakby wyprzedaż? Jest. Jeśli wyprzedzisz ostatniego, no to przedostatni też musicie puścić i tak dalej. Jak oczywiście dojeżdżasz do nich na, na dość y, krótki dystans. A um, mówisz, że można sobie w, zarządzać tą tylnią lotką. Są jeszcze inne elementy bolidu, na którymi można zarządzać, żeby przyspieszyć bądź zwolnić? Oprócz tego, że dostajesz gazu albo zwalniasz? E, jest dość sporo. Mm -hmm. e, Czyli możesz sobie. Kierownicy tak, sobie. Możesz sobie zarządzać trybami pracy silnika. Czyli na przykład. E, no, bo oczywiście bolidy F1 obecnie są hybrydami z odzyskiwaniem energii z hamowania czy z, ze spalin. Więc doładowujesz sobie tą energię elektryczną w taki sposób, że wybierzesz sobie tryb silnika. Na przykład, jak podsłuchiwaliśmy inne zespoły kiedyś w czasie weekendów, no to jak sobie posłuchasz inżyniera, jak rozmawia z kierowcą, no to on mówi, że tam SOK-6 czy SOK ileś. I SOK oznacza to jest state of charge, czyli na przykład mają jakieś tam sobie plany naładowania baterii. I w, danym, w danych momentach wyścigu na przykład, jeśli jedziesz za kimś i wiesz, że nie jesteś w stanie dogonić na przykład mając w połowie naładowaną baterię, no to próbujesz się utrzymać za nim, doładowując baterię na maksa, mhm. żeby później na jakiejś prostej przełączyć się w tryb ataku i zużyć tą baterię e, tak jakby w większym e, w większym poziomie, żeby przez dłużej odzyskiwać tą tą energię elektryczną. To jest. E, g, gra na milimetry, dosłownie. i to jest, dla mnie, tak. to, to, to jest dla mnie niesamowite, że to jest aż tak. I Ty powiedziałeś, że to projektowanie też jest na milimetry. Że dosłownie przesunięcie tego się dwa milimetry, jest. bo milimetr robi dużo, dużo, dużą zmianę. Jak w Ferrari projektowaliśmy podłogę właśnie? No to na przykład mieliśmy program. Do tunelu, który miał teoretycznie 144 opcje. No to była po prostu taka taki, taka macierz róż, różnych obcięć, po prostu na, na końcu podłogi. I obcięcia były chyba co, co 5 mm. I w zależności od tego, które obcięcie, jak, jak działało, no to szliśmy dalej, gdzieś po tej, po tej macierzy. I te. te 5 mm potrafiło sprawić, że albo dyfuzor przestawał działać na pewnych wysokościach zawieszenia z tyłu, albo działał lepiej, no albo gorzej. To jest niesamowite, że to jest aż tak dokładne. Myślisz że, myślisz, że są te sytuacje, kiedy zawodnicy wygrywają nie swoimi umiejętnościami, a tym, że mają lepiej zaprojektowany bolid? Yy, przede wszystkim tym wygrywają. No, oczywiście. Najlepsze zespoły mają najlepszych kierowców. Nie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale jednak Formuła 1 jest przede wszystkim wyścigiem konstruktorów. Jeśli, jeśli ja masz, tego nigdy nie słyszałem, jeśli masz dobry bolid, to jesteś w stanie wygrywać seryjnie, tak jak zresztą teraz Red Bull to robi, czy w przeszłości robił to Mercedes, czy jeszcze wcześniej znowu Red Bull, czy wcześniej Ferrari. Czyli w takim razie ten design musi być. Bardzo ściśle tajne, dopóki, dopóki nie ma jakichś... Jest bardzo ści ściśle tajne i na przykład jeśli pracownicy z zespołów odchodzą, no to mają minimum to jest 6 miesięcy, że nie mogą pracować w tym nowym zespole, ale oczywiście... Licz liczą, że zapomnisz przez te 6 miesięcy co robiłeś? Tak, albo po prostu już zmienią tak bardzo bolid, że to, co robiłeś 6 miesięcy temu, nie będzie miało w ogóle odzwierciedlenia w tym, jak bolid prezentuje się obecnie na torze. Czyli to są aż tak, tak szybko zachodzące zmiany? Tak. Na przykład Japonia 2018. Mhm. W Ferrari przywieźliśmy takie skrzydełka na podłodze, takie pionowe skrzydełka, które z podłogi wystawały I na następne Grand Prix Red Bull Przywiózł dokładną kopię ich, tylko dostosowaną do swojej podłogi. One były tak trochę na hama przyklejone do tej górnej powierzchni, tylko po to, żeby przetestować to co, to, co my przywieźliśmy. Więc niektóre elementy jesteś w stanie zmienić w ciągu tygodnia i przywieźć coś nowego, a niektóre elementy są, niektóre projekty będą trwały 2-3 miesiące. 2-3 miesiące czyli to nie tak, że przez lata. Nie, nie. Nie, nie. Raczej no, w Ferrari pracowaliśmy w, zawsze w dwutygodniowych stintach. Yy, czyli na przykład yy, projektowaliśmy coś przez dwa tygodnie, i później dwa tygodnie te wszystkie elementy z całego działu były badane w tunelu, i a my znowu pracowaliśmy przez dwa tygodnie nad czymś nowym, i tak to się. To się wymieniało. Czyli to rzeczywiście jest taki wyścig konstruktorów, to musi być mega emocjonalna y, robota. Tak? I to jest stresujące trochę i tak ale cały czas na szybkim tempie. To nie jest tak, że, tak. że sobie odpoczywacie i jeździcie na wakacje, tylko non-stop cały czas staracie Mamy się... Mamy tylko dwa tygodnie przerwy w ciągu sezonu. Tylko dwa na tygodnie. Waka na wakacje. Takie, gdzie wszyscy muszą zrobić stop i, i przestać projektować. O, oczywiście y, każdy ma tam swoją pulę dni urlopowych, więc można no takie normalnej pracy, iść na, na urlop. Ale ogólnie taki, taka przymusowa przerwa w Formule 1 trwa, trwa dwa tygodnie. Przymusowa przerwa. To znaczy, że ludzie nie za bardzo korzystają z tych dni urlopowych? Muszą. To znaczy, z dni, no tak, z dni urlopowych to czasami się, szczególnie w, ty, w tym okresie pandemicznym, nazbierało po 40-50 dni. U niektórych. Zresztą jak ja odchodziłem z McLarena, no to skończyłem Ponad miesiąc przed moją taką oficjalną datą zakończenia, bo miałem cały miesiąc dni urlopowych jeszcze, jeszcze zaległych. I mówiłeś też, że nie pracujecie po 8 godzin, co było dla mnie ciekawe. Jak to, jak to... Teoretycznie tak, ale w rzeczywistości, nikt, przynajmniej w Aero nikt nie pracuje 8 godzin, tak, tak naprawdę, szczególnie jeśli teraz po pandemii czy w czasie pandemii pracowaliśmy z domu, no to wiadomo, Praca w domu inaczej się, rządzi I, się swoimi prawami. Tak, tak. I faktycznie, jak ktoś zrobi sobie przerwę, na przykład gdzieś w ciągu, w ciągu dnia, nie wiem, o 15, żeby pojechać po dzieci do szkoły, no to później wraca, siada i pracuje nie do 18, tylko na przykład do, do 20. Ale wy oczywiście nie odbieracie tego jako żaden wyzysk, tylko jako po prostu coś, co chcecie robić. Nikt nie musi tego robić, jak ktoś nie chce, ale wszyscy chcą, bo wszyscy chcą wygrywać. A to nie jest tak, żeby was wyrzucili, gdybyście pracowali tylko 8 godzin i mówili a 16 i do domu? Ja nie, raczej nie. Czyli są takie osoby? Chyba tak. <laughs> tak, ale nie spotkałeś. <laughs> ale no, jeśli bo w Formule 1 jak pracujesz, no to jesteś Faktycznie odpowiedzialny za pewną część tego projektu. I jeśli wszystkie te trybiki nie działają, to może się zdarzyć tak, że będą sporo obsłowy. Mm -hmm. Więc raczej przed urlopem wszyscy chcą skończyć po prostu swoje rzeczy, żeby zostawić, przekazać kolegom, którzy będą, akurat jak tej osoby nie będzie, w takim stanie, żeby ktoś inny mógł to kontynuować. Dlatego też bardzo ważne, na przykład, bardzo ważne są procesy projektowania w zespołach Formuły 1, czy metodologię projektowania, żeby ten, ten sposób projektowania był jak najbardziej wspólny dla całego zespołu, żeby każdy mógł po prostu przejąć dany obszar na jakiś tydzień czy dwa i spokojnie na tym obszarze pracować. Mówiłeś, że w Ferrari nie wszyscy gadali po angielsku. Zdarzali się koledzy, którzy rozmawiali oczywiście tylko po włosku, ale jakoś tam trochę po, po włosko-angielsku i na migi dało się się dogadać. To jest ciekawe, co? Że w takiej firmie i jednocześnie pracując w takim international teamie zatrudniają ludzi, którzy nie gadają po angielsku. No, ale oni, oni tam na przykład żyli w Maranalu żyją w Maranalu, to jest ich praca taka tak jak ja bym w Lublinie gdzieś pracował w takiej, w takiej firmie, nie? Normalny Jakby była. Mm -hmm. Ale raczej normalny. I to nie wiem, dla mnie to nie jest nic, nic, dlaczego miałbym się na przykład oburzać na tego kogoś czy, czy na firmę. Wiadomo, że zespół jest wysoce międzynarodowy, bo byli koledzy z, ze Stanów, koledzy, nie wiem, z, z Korei i innych części świata. Ale no, oni są u siebie, a my jesteśmy jakby ekspatami, nie? Aha. Myślisz, że da, dałoby się zatrudnić do projektowania samolotów po takiej pracy? Bez problemu. Bez problemu Ucie... sporo, sporo kolegów, ostatnio jeden, jeden z kolegów, właśnie też odszedł z McLarena i poszedł pracować w jakiejś rządowej agencji lotniczej we Francji. Przy, przy rozwoju nie wiem czego, raczej coś dość tajnego. Nie, chcę, nie, nie interesowało Cię coś takiego nigdy? Nie, raczej ja jestem typowo samochodowym y, człowiekiem i samochody i motoryzacja mnie interesuje przede wszystkim i ta aerodynamika pojazdów, y, no, kołowych, że tak powiem. Kołowych, silnikowych, no i to jest tr tr troszeczkę inna rzecz. Samochody rządzą się swoimi prawami, to jest taka trochę inna zajawka. No i tak jak mówiłeś, grałeś sobie i żyjesz tym świadkiem, więc to jest kurde, tak. po prostu to lubisz. A jak wyglądało w takim razie Twoje przejście z Ferrari do McLarena? No więc w Ferrari nie zarabiałem tak dużo, jakby się mogło wydawać. Raczej w Polsce już w tamtym czasie byłbym w stanie więcej zarabiać. Aż do tego stopnia? Tak. Ciekawe. E... Nawet biorąc pod uwagę też, że zarabiać w euro. Tak. Mhm. E... Więc no, chciałem dość sporej podwyżki. Szczególnie jak zacząłem rozmawiać z rekruterami z innych zespołów, gdzie. E... Widziałem, że in, inne zespoły płacą o wiele więcej za ten sam zakres umiejętności. Czyli to jest trochę tak, że Ferrari rządzi się swoją marką i z tego powodu mogą i pozwalają sobie płacić mniej? Mm. Tak bym to interpretował? Też może trochę, ale nie do końca, bo z kolei koledzy aerodynamicy, starsi aerodynamicy szczególnie, którzy byli nie, nie byli zatrudniani przez agencję taką zewnętrzną, tylko bezpośrednio już przez Ferrari, no to sam ich sam bonus roczny za sezon był wyższy niż moje całe roczne zarobki. Czyli to mogła być ta agencja? Mogła. Mogła być. <noise> Może była po prostu taka, taka polityka zespołów w tym w mhm. momencie. Czyli przyszedłeś do McLarena, bo, dostałeś, bo udało ci się wynegocjować lepsze warunki, a pracę Z... miałaś pewnie całkiem podobną. Zdecydowanie lepsze warunki i też. Bo w tamtym okresie miałem, tak jak wspominałem wcześniej, rozmowy w Williamsie i, i w McLarenie. I to też dość zabawne, bo wszystko odbywało się jednego dnia. E, bo, tak jakby McLaren, McLaren zapłacił za moje loty, a Williams zapłacił za. E, pobyt. Za hotel i za szofera z McLaren'a do siedziby Williams'a. Czyli oni wiedzieli. Tak, ja też się nie kryłem z tym, że e, słuchajcie, tutaj rano mam rozmowę w McLarenie, a u Was mogę być o tej i o tej, nie? E... Czyli myślisz, że to podziałało na to, że udało Ci się wynegocjować warunki, bo wiedzieli, że, że jesteś że pewnie dostaniesz też drugiej firmie, biorąc pod uwagę, uwagę to, jaką... William się o wiele więcej chcieli mi zaproponować. Też, bo tylko po prostu McLaren zrobił na mnie. Ja też byłem fanem McLarena wcześniej. By ja jestem fanem Ferra i Ferrari i fanem McLarena e od wielu lat i zawsze jakoś tam ciągnęło mnie do tych zespołów. No bo to są takie flagowe marki. Tak, tak. tak. Dużo, dużo inny inny vibe ma mercedes na przykład to jest mercedes bardzo, to jest trochę inna klasa bardzo taki korporacyjny ma mercedes vibe taki A, no. trochę jak kiedyś mclaren miał mm -hmm. e, i w każdym razie oni wiedzieli sobie e, ja, ja też na rozmowę do mclarena pojechałem z plecakiem ferrari e, który nie nie dostałem ferrari tylko dostałem od moich kolegów jak odchodziłem e, w lublinie z pracy i nie wiedziałem, że w McLarenie, jak się wjeżdża tam na, na to piętro, gdzie, y, gdzie miałem mieć rozmowę, wjeżdża się szklaną windą. Więc y, stojąc tam sobie, oczywiście, idealnie przez, przez cały bulwar, przejechałem z plecakiem Ferrari. O, zwrócili na to uwagę? Nie, nie. Nikt nie powiedział. Nie, ale ja się stresowałem, no bo tam mówili, że o, tam jak ktoś się pokaże w barwach innego zespołu, to tam zaczynają gadać coś tam, coś tam. Ale nikogo to nie obchodziło. Szczególnie, że menadżer, który mnie rekrutował w McLarenie, był Włochem, więc tam i wiedział, że przyjeżdżam z Ferrari. Więc, więc jakoś, go tam, jakoś go tam nie zdziwiła, coś tam zażartował na ten, na ten temat. Zresztą sama rozmowa z nim też była bardzo, bardzo luźna, bo przed moją rozmową z nim po prostu wypytał kolegów Ferrari, kim jestem i, i jakie mam umiejętności. Więc Już wszystko wiedział. Wszystko wiedział. Raczej sama rozmowa to była po prostu formalność i dogadanie się, jeśli chodzi o warunki. Czyli mówisz, że dostałeś mniej tam, a jednak i, i tak poszedłeś do McLarena? Mniej. Dostałem w McLarenie mniej niż mi proponowali w Williamsie, ale wybrałem McLarena. I teraz gdybyś miał się cofnąć, to zrobiłbyś tak samo? Tak. Mm, czyli jednak McLaren to jest. McLaren to McLaren? Yy, trochę tak, ale też McLaren jest dość wyjątkowym zespołem, jeśli chodzi o położenie, bo jest bardzo blisko Londynu w porównaniu z innymi co w rzeczywistości nie jest zaletą, bo walking jest mega drogim miasteczkiem, ze względu na to, że masz tylko jeden przystanek do Londynu. Londyn też jest turbo drogi. I, i sam Londyn jest turbo drogi. No, to, to nie jest zaleta akurat, bo to zagłębie Formuły 1 jest tam gdzieś w okolicach właśnie Oxford, Milton Keynes, Brackley, Silverstone. No ale... W McLarenie poznałem naprawdę mnóstwo świetnych ludzi i mam wielu przyjaciół i, i jeśli miałbym wrócić, to pewnie do McLarena albo chciałbym spróbować w Red Bullu. A myślisz, że będziesz wracał jeszcze? Nie wiem, na razie, na razie nie mam takich planów. Na razie nie masz planów, czyli nie jest, nie jest tak, że tęsknisz za tą pracą? Oczywiście, że tęsknię, ale <laughs> zdecydowałem się robić coś innego i na razie tego się będę trzymał. A... Um... Czy twoja praca polega tylko na siedzeniu w fabryce i projektowaniu tego, czy często wyjeździsz na tory i obczajasz coś? Tylko w fabryce byłem. Tylko w fabryce? Tak. No, byłem tam zamknięty w piwnicy i po prostu niewypuszczany. <śmiech> 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 no tak, tak, tak ogólnie wygląda praca w większości inżynierów, którzy stanowią znacznie liczniejszą grupę niż ci na torze. Na tory jeżdżą Zwykle dedykowane grupy, właśnie grupa osiągów takich ogólnych, grupa osiągów aerodynamicznych, no i cały, cały zespół mechaników, e, marketing, e, hospitality, czyli tam, ten, ten ciał jakby gościnności. E, mhm. i, I ta grupa też stanowi tam kilkadziesiąt osób, no ale my e, i wszyscy chyba wszyscy koledzy z którymi bezpośrednio pracowałem, nie, nie jeździli na tor. A um, jak wyglądała różnica pomiędzy fabryką Ferrari, a fabryką e, McLarena? Były jakieś drastyczne różnice? Obydwa to są ogromne open space'y. Czy taka wielka hala? Y, wielka hala, y, to znaczy, właśnie te dwa budynki, bo gestione Sportiva i MTC McLarena są całkowicie innymi budynkami od strony takiej designu i położenia pomieszczeń, bo w Maklarnie ten, ten budynek jest podzielony tak, jakby na sektory. To mm -hmm. się Fingery nazywa, gdzie od tego najwyższego piętra, gdzie jest, są właśnie działy rozwojowe albo biurowe, do, do samej piwnicy jest po prostu taki sektor, gdzie tu na przykład robimy aero, model shop, jakieś tam przygotowanie do logistyki, elektronika, symulator. Czyli seria mówiłaś tą piwnicą? Tak. W MTC w ogóle w piwnicy jest zabudowany ogromny autoklaw. Autoklaw to jest taki wielki piekarnik do kompozytów, mhm. gdzie jeszcze możesz odessać ciśnienie, więc te wszystkie warstwy są w stanie być cały czas ściskane w czasie zachodzenia tego procesu schnięcia? wiązania, schnięcia, mhm. schnięcia żywicy. I ten. Autoklaw był pierwszy tam włożony, a później zabudowany resztą budynku. Podobnie zresztą było z tunelem aerodynamicznym w MTC, który teraz był e, zmodernizowany. A... Taki tunel aerodynamiczny to jest duże? Jak to wygląda? To, o, jest, taka, to jest taka tuba? Jak... E, to, jest takie, to jest taka tuba w, w kształcie no, zamknięte, zamkniętego e, tak jakby... Spróbuję to znaleźć, ale nie sądzę. Z... Nie wiem. Obważanek. <noise> Bo A, są, w ogóle są jakieś... dwa rodzaje tuneli. To jest coś takiego? Tak, to jest tunel aerodynamiczny Ferrari. To Apura. jest obważanek? <noise> no <głos> coś takiego. I tam jak, jak widzisz taki jest budynek. Tu jest jakiś inny jakiś rysunek. taki. To jest coś, też coś takiego? To nie wiem, co to jest tak akurat. Do tunel Ale na tamtym... Lotusa, a, tak, To jest tunel aerodynamiczny. Na tamtym y, zdjęciu z Ferrari widać, że jest taki budynek w tej dolnej części. Aha, mówisz o tym? Tak, to jest sekcja badawcza właśnie, gdzie, gdzie znajduje się ten stół, gdzie masz w ogóle obrotową drogę jakby, taką sztuczną i, i cała, cała ta sekcja, gdzie jest, siedzą inżynierowie i monitorują wszelkie parametry. Bo reszta to jest... Po drugiej stronie jest wentylator, który rozpędza to powietrze w tym zamkniętym obiegu, i dokładnie to mm -hmm. jest model takiego, takiego bolidu do tunelu, który, jak widzisz, jest złożony z wielu, z wielu części. Małych no no, części aha. po to, żeby mieć taką tą modułowość, modularność, żeby te części szybko być w stanie wymienić, żeby nie czekać długo na, na kolejne tak jakby badania. Dla ludzi, którzy słuchają, wpisałem F1 tunel aerodynamiczny i wyszły mi linki Cyrk F1. To tam macie ten tunel aerodynamiczny z Ferrari, więc można sobie to tam. To też jest w takim tunelu? W McLarenie? Tak, to jest właśnie wentylator. Łe, kozackie. Byłeś czymś takim? Tak, no ale tylko nie, nie tak blisko wentylatora, tylko bardziej właśnie w tej, tej sekcji badawczej. Um, czy ty chcesz mówić, dlaczego się zdecydowałeś odejść ogólnie z tej pracy? Po prostu zdecydowaliśmy z żoną, że chcemy wrócić do Polski, bo przez ten cały okres pandemiczny siedzieliśmy właściwie zamknięci we dwoje w mieszkaniu i też jakoś tak zatęskniliśmy za, za Polską. I po prostu no, ja też miałem kilka jakby pomysłów na. Na działalność własną, żeby skoro, skoro nie teraz, to kiedy nie? Mhm. Żeby spróbować, i jakoś to tam powoli staramy się rozwijać. Okej, okay, czyli zaczyna skręcić swój własny biznes. Tak. To jest to, to już nie pamiętam teraz nazwy, ale masz to na LinkedInie podane. Nie, to nie jest zespół. Simracing to akurat nie jest doby, dobry biznes. To jest bardziej coś, co robimy z, z pasji. Z pasji. Mhm. Tak, zdecydowanie z pasji. A ta, ta moja firma no to będzie coś, coś związanego z Simracingiem, ale jeszcze tam nie chcę. Czyli to dopiero będzie rozwijany projekt? Jest rozwijany, tak. A jak. Bo rozumiem w takim razie, że teraz poszedłeś bardziej w pracę medialną. I z tym Viaplay i coś ciśniesz z YouTubeem, więc z tym YouTube'em chcę cisnąć, ale jakoś tak na razie się zatrzymałem na dwóch na dwóch filmach i no, miałem jakiś tam okres z chorobą i, i też taki, yy, gdzie no, miałem bardzo dużo pracy, gdzie. Yy, jakby nie byłem w stanie nagrać tych, tych nowych odcinków, nowych filmów. Mm -hmm. I naprawdę, jak w ogóle popatrzyłem na, na Twój kanał, że wrzucasz normalnie co trzy co dni, to czy w ogóle jakiegokolwiek, w jakiegokolwiek YouTubera, który tak, którzy tak regularnie wrzucają, to jestem pod mega wrażeniem, bo jak zacząłem, zacząłem to robić, to wiem, że to wymaga naprawdę mnóstwa pracy i mnóstwo poświęcenia, żeby być tak regularnym. Tak, to jest ta druga strona influencingu, którego się nie widzi, że wszyscy mówią, ja e, influencery influencerzy to tacy, tacy frajerzy z internetu, tam sobie stawiają <laughs> zdjęcia i filmiki i co to jest za robota w ogóle. Okazuje się, że jeśli już siądziesz po tej drugiej stronie trzeba coś rzeczywiście uhum. zrealizować, oczywiście to, co ty robisz jest troszeczkę, nie wiem, czy jest bardziej skomplikowane. Na pewno jest inne niż podcasty, więc to, ale... Jest no... inne, nie, raczej nie powiedziałbym, że bardziej skomplikowane. Uhum. Jest inne, ale no, to wciąż trzeba mieć tą dyscyplinę, trzeba usiąść, ale u mnie to też nie było tak, że od początku robiłem coś regularnie. Ja uhum. na początku robiłem Regularnie nawet ludzie pamiętam, że mi pisali. czyli że wrzucasz nieregularnie podcasty. No właśnie. <laughs> Ale wyrobiłem sobie proces z czasem i nie ma opcji absolutnie, że na początku nagrywałbym trzy podcasty w tygodniu. W ogóle nie okay. ma takiej możliwości. To ja się musiałem do tego dostroić tak, jakby wyrobić sobie kargę, tak jak Maratończyk biega, że jest w stanie biegać więcej, to mhm. nie dałbym rady na początku. Okay. Okay. No właśnie, ja, ja chcę do, do nagrywania wrócić, bo. To y, spra sprawia mi przyjemność. Czasami, tak jakby, nie mam pomysłu jeszcze, jak zaczynam to robić, co zrobić, co by interesowało ludzi od tej strony technicznej Formuły 1, ale teraz chyba zaczynam, jakby, zauważać, że może prawie wszystko jest ciekawe. No bo to jest. <laughs> bo to dla, jest... Wiesz, bo bo dla mnie to jest ciekawe, nie? Ale dla mnie to jest już tak jakby normalka, nie? Więc w pewnym momencie tak sobie zaczynasz myśleć, no dobra, ale to takie jakieś podstawy czy coś, ale później jak zaczynasz yy, z kimś rozmawiać o Formule 1, to wielu ludzi... Skoczy yy, skrzydło. W, yy. skład, skład, <śled> w, nie wie o tym. Yy, więc yy, no... Tak, na, na pewno będę do tego wracał i będę starał się to robić zdecydowanie bardziej regularnie niż, niż robić dwumiesięczne przerwy. Bo to jest taki zamknięty świat kompletnie, jakby wiesz, projektować Bardzo sam powiedziałem, że to jest ściśle tajne przez dużą część czasu, więc no, dla, dla ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia i mają jakieś ambicje i chcieliby coś robić. Plus YouTube to jest skupowisko geeków, którzy są programistami albo lubią siedzieć na YouTube i oglądać <sum> filmiki. Więc dla nich to jest wszystko interesujące. Więc ja się wcale nie dziwię, ja bym na twoim miejscu przechodził przez wszystko, co Ciebie interesuje, i jak będziesz robił coś, co ciebie interesuje, no to będzie ci się chciało to robić dużo bardziej też jednocześnie. No tak, tak. I w ogóle jeśli chodzi o, chodzi o tą zamkniętość, no to y, nie, nie, nie zdawałem sobie kiedyś sprawy, że jeśli wejdziesz już do Formuły 1 i wyrobisz sobie tą, tam jakąś markę, że jesteś faktycznie dobry, no to y, później ludzie cię pamiętają, wiedzą, wiedzą kim jesteś. Czasami z, w ogóle w całkowicie innych zespołach wiedzą cię. Co, co robiłeś, kim jesteś, bo to jest taki zamknięty Mimo, że nie, nie pracowałeś tam, ale ktoś tam przejdzie do innego zespołu i powie, i tak dalej. I nawet teraz koledzy z, z Ferrari e, ostatnio się pytali, jak tam, czy już tęsknię za, za Włochami, czy kiedy, kiedy tam e, będę wracał. Mhm. Tak samo ostatnio kolega z McLaren się mi mówił, że e, jakoś tam wciąż e, o mnie pamiętają. Miło z ich strony. No, to jest takie bardzo, budowanie takiego, nie wiem, czy robią to ze względu na to, że, że chcieliby cię bardzo zatrudnić, czy rzeczywiście się, <grym> się, się <grym> lubicie, lubicie tak bardzo personalnie. Bo Te, to jest... Ja też zapytałem od razu o to, czy robi to tak dlatego, żeby po prostu miło zagaj, czy, czy faktycznie tak, tak myśli, ale no, faktycznie tak myślą, więc jakoś tam y z tego się cieszę, że przez ten, ten okres, który pracowałem, w, czy w McLarenie, czy w Ferrari, to tak jakby zrobiłem sobie, czy poznałem takich Ciekawe, ludzi, takich kolegów ludzi. i mhm. koleżanki, którzy jakoś tam pamiętają. I jak się odnajdujesz w tej nowej pracy, bo to jest jakby kompletna zmiana. <laughs> <laughs> Całkowicie przeciwny biegun, jeśli chodzi... Też o, mojo, o mnie, o moją osobowość, o moje za, zainteresowania. Tak, bo ty jesteś też introwertykiem, więc praca w mediach to jest tak. specyficzna robota dla takiej osoby. To jest bardzo duże wyzwanie. Może tak jakby nie, teraz nie jest już tak stresujące, jak było na początku. Przed pracą wydawało mi się, że w ogóle nie będzie stresujące, ale trochę jednak tego stresuje, Jak się nigdy. Przed kamerą nie występował, teraz jestem już trochę obyty, więc nawet u ciebie, jak tu są e kamery, to nie, nie czuję się jakoś bardzo nieswojo. Ale, ty, ale zero stresu, ch chyba że ktoś jest jakimś takim genetycznym freakiem. My się wydaje, że wszyscy zawsze się stresują, ale w, jak, w takim oczywiście są osoby, mhm. które może sparaliżować, ale w takim umiarkowalnym stopniu wszyscy się stresują. I Nawet osoby z doświadczeniem. Pewnie tak. A też no, jednak pracowałem w Formule 1, więc jestem przyzwyczajony do tego stresu który też przynajmniej w moim odczuciu mnie często napędza do, do podejmowania kolejnych wyzwań I, i też zgodziłem się na, na pracę w Viaplay, bo pomyślałem sobie, że kurde, czemu nie? No, ni nigdy bym w ogóle nie myślał, że nadarzy się taka sytuacja, że będę mógł pracować w telewizji i zobaczyć, jak to wygląda od środka, no bo po pierwsze, nie jestem kimś, kto. Może teraz już jestem, przynajmniej kiedyś nie byłem kimś, kto pchał się przed kamery. <noise> no i też ja, no, nie, nie wyglądam jakoś medialnie bardzo. Oj, tam, ale ty, ty też weź pod uwagę to, że jakby mówisz o konkretnych rzeczach, i moim zdaniem to też jest istotne, że ty nie jesteś dziennikarzem, ty jesteś osobą z takim i takim doświadczeniem, więc nie jesteś, tak. nie jesteś zobowiązany do tego, żeby wiesz, jesteś, chociaż nawet nie wiem, ty tam w garniturze występujesz? No, w marnarce. Ale czy... raczej tak jest smart casual bardziej. Mhm. Jeśli chodzi o ubiór w studio. I no i faktycznie nie jestem dziennikarzem chyba nigdy nie będę bo mam całkowicie inne jakby nawet in, inny sposób myślenia i postrzegania pewnych rzeczy i na inne rzeczy zwracam uwagę w Formule 1 Oni sobie nie potrafią wyobrazić w 3D w obiektów pewnych może, może niektórzy potrafią ale, ale nie wiem nie, nie, nie pracowaliśmy razem nad jakimiś projektami tego typu. Mm -hmm. Może się to jeszcze w przyszłości zmieni, jak coś dziwnego, może do studia będziemy przygotowywać. Ale, ale, faktycznie to jest było jest dla mnie bardzo duże wyzwanie. Ale jakoś tam powoli krok po kroku sobie z tym z tym radzę. Spoko, to jest bardzo ciekawe. A I też między nim, dlatego że i Oprócz oczywiście tej ekipy, która występuje przed, przed kamerami, no to jest ta ekipa za kamerami, która też yy, no, bardzo mi pomogła na pewno, żeby się tak jakby yy, odnaleźć w ogóle w studio, i żeby yy, nie wiem. Zaadaptować. Się nie nie, do czuć, nie hmm. czuć się dziwnie po prostu. Tak, oni podobno w telewizji mają. Ja nigdy nie byłem, ale słyszałem o tym, że mają tam takich ludzi, którzy są dobrzy w to, żeby sprawić, żebyś ty się czuł dobrze tam przed kamerami, żeby się nie stresował i żeby to wszystko zrobić tak, żeby cię wpuścić w ten proces, tak, żeby właśnie jak najbardziej obniżyć poziom, tak, tak. poziom stresu. To jest no. trudna robota. To nie jest, to nie jest prosto czuć tak człowieka, żeby. Ja nie jestem w to, ja jestem w to dobry. Myślę, że... Ale myślę, że są ludzie, którzy są dużo bardziej empatyczni niż ja i właśnie ja bym ja, ja chciał mieć taką osobę, chociaż nie wiem, czy to było dobre tutaj. Mieć jeszcze jakąś osobę, która by zagajała, chyba nie. Nie wiem, no jest tu przyjemnie ciemno, czarno. Tak, w, w sam raz dla mnie. Tak, Także... po, po, pozwala jak, jak w tym, jak w piwnicy w McLarenie. Bardzo <laughs> podobnie. A w ogóle właśnie do, do samego budynku I. wchodzi się przez, no pod się wchodzi. Mm -hmm. I to zresztą, e, kto to opisywał? E, Adrian Newey w swojej książce i, i też e, Elvis, czyli. Elvis Presley. Tak, ma, ma, on Mark? Mark Preston, były mechanik McLaren'a, że te tunele, którym się wchodzi do McLaren'a, robią szczególnie na początku takie wrażenie, że wchodzisz gdzieś do, do statku kosmicznego, bo później wyjeżdżasz tą tu, tubą. Co wszystko widać? Co wszystko widać przez cały budynek na samą górę, więc to, to robi wrażenie razem z tym sztucznym jeziorem, który tam jest który zresztą odpowiada za zachłodzenie całego budynku i, i tunelu aerodynamicznego. Jeziorko sztuczne, środko. Tak, Tam nie ma w ogóle klimatyzacji w tym budynku, tylko jest wymiennik ciepła, który jest, gdzie energia, tak jakby powietrze wewnątrz budynku, jest chłodzone tym, tą zimną wodą z tego jeziorka. Więc głupia sprawa była taka, że w lecie to jezioro się nagrzewa. I w budynku się robi też dość ciepło. Mówisz o tym? Dokładnie tak. To jest taki kozacki budynek. Tak. Właśnie wtedy chciałem cię pytać o to, czy to jest taki turbo designerski budynek jak. Machla... On w ogóle jakieś nagrody zdobył. Wow. Jeśli chodzi o design. Uh, powiem Ci, co wpisałem. Fake Water in MTC McLaren Building. No, <laughs> no tak. To, ale, to... ale znalazłem. Wstawię linka pod podcastem, do ludzi żeby, żebyście mogli sobie obczaić. W każdym razie, jak piszecie Fake Water in MTC McLaren Building, to się to pokazuje. W ogóle kiedyś McLaren miał swoją siedzibę w Old Walking. To jest taka część walking. Uh, a ten budynek MTC został wybudowany na, na zdaje się, z byłej farmie. Przepiórek? Nie mam pojęcia zielonego. I, I tam mają ogromne ograniczenia, jeśli chodzi o rozbudowę tego terenu, bo całe walking i wszystko, przynajmniej to, co, to, gdzie jest McLaren, jest w takim pasie zieleni wokół Londynu, taka strefa zieleni, więc tam są ogromne restrykcje, jeśli chodzi o, o rozbudowę chociażby parkingów. Wokół tego budynku. Pewnie o jakąś emisję gazów, tak, różnych. Tak. W, w okien... I zachowanie w ogóle tak, jakby natury, też w nienaruszonym stanie. Fabryka Ferrari też była taka kozacka? Tak. Szczególnie, że zaraz za fabryką Ferrari jest tor Fiorano. Uh, factory F1. To znaczy, sama fabryka Ferrari, bo należy to rozdzielić, sama fabryka Ferrari to jest. Czyli tam, gdzie robią samochody drogowe, to jest jedno, uh -huh. bo to jest właściwie pół Maranello, zajęte przez tą fabrykę, ten cały kompleks. A gestione, jak wpiszesz sobie gestione sportiva przez G, gestione sportiva, sportiva to, jest ten, to jest ten budynek, gdzie zespół F1 ma siedzibę. Ferrari. Aha, to to mi się wyświetlało, ale to jest nawet blisko nie stoi tego McLarena. Jeśli chodzi no z, McLaren. z mojej perspektywy. Robi wrażenie, bo Gestiony sportowa to jest taki typowo nowoczesny budynek biurowy. Tak, dokładnie. No, Plus wiek. tor za nim, to o tym się mówiłeś, znajduje. Tak, tak. To tak. w ogóle nie ma podjazdu. <laughs> McLaren wygląda jak jakiś kompleks Apple, a, taki a, a, tak, aplowski, tak. ten kompleks też jest okrągły, to jest po prostu W ogóle w siedzibie w McLaren'a sporo filmów nagrywali. Science fiction. Ni, nic dziwnego. Pewnie, no. pewnie ex machina jest tam nagrywane. Całkiem możliwe, że to jest właśnie tam. Chyba Szybcy Wściekli dziewiąta część była i w serialu tym, w serialu Andor Star Wars. Andor oglądałem. Tam też MTC występował w którejś scenie. Tam, tam było dużo się. takich białych budynków. No to pewnie MTC właśnie było w większości. A um, gdzie ci się najlepiej mieszkało? Włochy, Anglia czy Polska? Mm. Pewnie ja jesteś w Polsce, to więc pewnie Polska, ale to też z uwagi takiej. Najlepiej że... mi się w Polsce mieszka. Mieszkało i mieszka. Czyli nie ma także. Yy, mieszkało. Włos... We Włoszech nam się też spoko mieszkało, tylko mieszkanie mieliśmy słabe, bo nie mieliśmy klimatyzacji. Tam. A, a modena i Maranello leżą tak, jakby trochę w dolinie pomiędzy wzgórzami. Po, po zachodniej i wschodniej stronie, więc tam. Robi się taki, taka stójka powietrza się robi. I tam, jak było 38 stopni, 100% wilgotności, no to bez klimatyzacji ledwo dało się przeżyć. Okej, okay, czyli z tego względu pewnie trochę mniej Wam się tam podobało. Natomiast Włochy to jest chyba piękne miejsce do życia. Tak, i no my, my z żoną kochamy Włochy i chcemy tam. I jeśli na, na wakacje, to chcemy zawsze do Włoch jechać. Yy, I pewnie tam. Wrócimy nie raz, na, pe na pewno wrócimy nie raz. Zresztą na, w podróży poślubnej też byliśmy w bari, i tam w okolicach i było super. E, więc no tak, w Włochy są super, jedzenie jest super, wszystko jest super. Paradoksalnie to jest, jest, to było takie dziwne, że e, w, mieszkając w Włoszech po prostu wpierdzielaliśmy pizzę tam codziennie i jedliśmy makaronę, a i tak chudliśmy. Po prostu cały czas. Nie wiem, czy to była kwestia, nie wiem czego. Po prostu lepszej jakości produktów czy czegoś, ale może intensywne życie? Może więcej łaziliście, jak mieliście gdzie łazić, jak zwiedzać jakieś widoczki? Może odrobinę, ale też, też pewnie sama temperatura robiła swoje. Mhm. Szczególnie, że w mieszkaniu mieliśmy non stop, non -stop? Mega, mega ciepło. Mhm. No, to jest piękne. I te Włochy mają coś w sobie takiego, że nawet jak oglądasz sobie coś z Francji albo z Hiszpanii, to jest wszystko fajne, ale Włochy Aha. to jednak od razu widać, że to Włochy i to jest jakby inny level kompletnie, tak to jakby tak. był jeden level wyżej niż te wszystkie miejsca. No, dla nas na pewno, dla mhm. nas na pewno, no, ale Włochy też mają swoje swoje wady, szczególnie jak przyjeżdżasz tam mieszkać jako mieszkaniec, bo to są Włochy i powinieneś mówić po polsku, oj, po włosku, więc... Też były takie dziwne sytuacje, na przykład, mieszkaniu szukałem dwa miesiące, żeby w ogóle wynająć, żeby ktoś się zgodził mi wynająć mieszkanie we Włoszech. To nie było tak, że oni ci załatwili to mieszkanie? Nie, co ty? Cała, Wstyd. cała przeprowadzka, całe tak jakby zakwaterowanie, wszystko było na, na mojej głowie po prostu. Chociaż jak to jest taka gigantyczna fabryka, to nie będą wszystkim załatwiać mieszkania, nie? No nie, nie, ale to nie jest jakaś mała firma IT. Yy... Starszym inżynierom wiem, że bardziej pomagają niż komuś, kto zaczyna. Więc jeśli ktoś zaczyna taką, taką przygodę z Formułu 1 we Włoszech, to wszystko będzie jednak na, na jego barkach i na pewno jest to pewna lekcja życia w pewnym sensie. Czyli rzeczywiście oni mają takie obiekcje do ludzi, którzy się komunikują w języku angielskim? Może nie obiekcje, ale wiadomo, że. Jesteś outsiderem? I, tak, ale też. No, ja miałem kontrakt na 6 miesięcy do końca roku, więc to też był problem dla wielu wynajmujących, bo we Włoszech zwykle jest kontrakt 4 plus 4. Mhm. Czyli na 4 lata sobie wynajmujesz i później po 4 latach możesz. Mieszkanie. Mieszkanie. Jeszcze przedłużyć. Czyli tam nie można na rok wynająć mieszkania? No właśnie, niechętnie to robią. Ciekawe. No, ale udało mi się, Udało nam się znaleźć takiego, takiego, właściciela, który przerobił swoje stare biuro, swoje firmy, bo już przeszedł na emeryturę na mieszkania i, i wynajmował je właśnie takim pracownikom, jakby kontraktowym dla Ferrari właśnie. Jeszcze chcecie zapytać, czy ty jesteś perfekcjonistą? Mm. Pewnie leniwym perfekcjonistą. Zawsze. To znaczy, może moja żona by się nie zgodziła, bo ona twierdzi, że ja cały czas pracuję, ale jakoś wydaje mi się, że zawsze szukam sposobów, żeby tą jak największą ilość pracy wykonać jak naj. Jak najszybszymi sposobami. A wierzysz w work-life balance? czy raczej... Oczywiście, że tak. I to była też kwestia, która była bardzo tak jak o to się dbało w McLarenie. Mhm. Jeśli chodzi o stan zdrowia psychicznego i work-life balance, to jeśli ktoś nigdy się nie zdarzyło tak, że na przykład ktoś chciał przynajmniej mi jak chciałem iść na urlop, to dobra, nie nie możesz dopiero tam w następnym tygodniu, nie? Mówisz, i, dobra, idę wtedy i wtedy na urlop, spoko. Nigdy. Niezależnie nie. od tego, co się działo w projekcie. No nie, nie. Raczej, były takie sytuacje, że koledzy szli na przykład na urlop, bo mieli go zaplanowany, nie wiem, rok wcześniej czy coś. Akurat w takiej sytuacji, gdzie było gorąco, no ale to normalne. I, i nigdy nikt nie miał. Przynajmniej w moim zespole tym małym. Do nikogo pretensji, bo każdy rozumie, że to jest bardzo wymagająca praca, bardzo intensywna. I ważny jest ten odpoczynek od, od tej pracy, bo jeśli pracujesz w Formule 1, to znaczy, jak ja pracowałem w Formule 1, to o Formule 1 myślałem 24 na 7. Non-stop. Dlatego właśnie pytam, work-life balance, bo wydaje mi się, że to nie do końca jest work-life balance, tylko ja spotkałem się z określeniem work-life integration i to jest coś, co dużo bardziej rezonuje ze mną. <grym> okay. Dla to, dlatego Cię o to pytam. Jak, jak sobie czytałem, że nie pracuje... To Ty e, wydaje mi się, że się w tym wywiadzie nawet jak powiedziałeś, że tam nikt nie pracuje 8 godzin. To tak sobie pomyślałem, że to jest mocna integracja pracy z życiem. I też tak. nie uważam, żeby to było cokolwiek, bo w, wczoraj w tym podcaście, o którym już wspominałem, sobie słuchałem, że że work-life balance to jest trochę takie wciskanie ludziom, że robisz coś, co bardzo lubisz, a teraz się zajmuj czymś, co lubisz troszeczkę mniej, bo musisz mieć balans. I jakby mhm. czemu? Czemu nie można się zajmować dużo tym, czym, co bardzo lubisz? No, nie, zamiast jakoś szukać takiego balansu, mam wrażenie, że czasami trochę na siłę. No też i to widać po było widać po wielu kolegach, koleżankach, którzy no, pracowali więcej nawet i to nie było dla nich coś dziwnego i rzadko się zdarzało, żeby ktoś narzekał. A jeśli już ktoś czuł, że dobra, trochę przesadza, no to albo po prostu mówił swojemu e, menadżerowi liniowemu, słuchaj, że tu trochę jest już przesada, nie? Trochę toksycznie I, się i robi. Tak. <laughs> I dobra, robię teraz po 8 godzin. Od tej pory, i potrzebujemy jeszcze kogoś do zespołu, nie? Żeby, bo były takie sytuacje, że tej pracy jest po prostu za dużo, bo, bo ktoś odejdzie, różne są sytuacje, albo tak jak teraz. Rok temu zmienił, zmieniła się całkiem koncepcja regulaminu technicznego, gdzie obecno bolidy były projektowane właściwie od kompletnie czystej kartki papieru, bo trzeba było zmienić. Właściwie wszystko i dostosować się do ograniczeń budżetowych, więc wiadomo, że takie okresy są naprawdę przytłaczające i czasami, właściwie bardzo często na jakichś spotkaniach takich organizacyjnych było to przypominane, żeby jak, jak ktoś czuje, że Chcę odpocząć, to niech po prostu to zrobi, no bo ważne jest to, żeby być w dobrym też stanie psychicznym. Plus wy musicie wymyślać rzeczy, jakby chcesz wymyślić coś, to nie możesz być zmęczony, zajechany i nie lubić swojej pracy. Ty musisz, ty mm -hmm. musisz o tym myśleć rzeczywiście sam, w swoim często w wolnym czasie, żeby wpaść na jakieś fajne pomysły. I te tak. pomysły często nie wpadają przed kąpem w pracę, tylko pod prysznicem albo gdzieś w jakimś takim mm -hmm. dziwnym tak. miejscu. i czasami zdarzało się tak, to znaczy weekendy na przykład dla mnie to była świętość. Mm -hmm. Jeśli nie muszę, to nie pracuję. Po prostu w piątek zamykam laptopa i, i tyle. Nie mam mnie do poniedziałku. A mm -hmm. niektórzy koledzy, yy, zdarzało się tak, że a kurde, tam dobra, wpadłem na to i tam o, w sobotę o trzeciej w nocy otwierał ktoś laptopa i, i robił coś, nie? Dla mnie, jeśli chodzi o weekendy, to zawsze był na, czas odpoczynku i wtedy, mimo że gdzieś tam z tyłu głowy miałem Cały czas tą pracę, no to byłem w stanie sobie yy, się odciąć od tego. Czyli ty o higienę pracy bardzo dbasz? Można tak powiedzieć. Z Twojej perspektywy mówię, że Twoja żona by się nie zgodziła. Te, teraz, właśnie po powrocie, może troszkę mniej o to dbam, bo jednak, jak pracujesz na siebie czy coś swojego i... robisz, to chcesz zrobić wszystko jak naj, najszybciej i naprawdę. Dnia. Teraz mam czasami dni, że siadam o, o 8-9 i kończę o 23. I nigdy nie wiesz, czy to już jest wystarczająco, czy może jeszcze powinnaś coś tak, zrobić. Tak. Nie jakby nie ma tej miarki w ciągu dnia, że dzisiaj już wystarczająco zrobiłem. No tak. i zawsze szukasz i znajdujesz jakieś głupie, głupie detale, które, czy szczegóły, które chcesz dopracować, czy, czy, czy zmienić to. I, czyli, i jesteś to trwa. czyli jesteś perfekcjonistą. Chcę być, chcę być. Sta, stara się być, ale w takim zdrowym oczywiście e, to Też się staram tak? być w, z... <laughs> w, w tym zdrowym znaczeniu, może że nie zawsze wychodzi, bo y, też y, po odejściu z Formuły 1 myślę, że miałem takiego nie wiem, jakby to powiedzieć, kaca od pracy, że jak przestałem pracować w Formule 1, to przez pierwszy miesiąc po prostu... Nie robiłeś nic. Nic nie robiłem, bo jakby nie. No, byłem obciążony. Tak, tak zmęczony, obciążony tym, tymi kilkoma latami ciągłej pracy, że nie zdawałem sobie sprawy, że mogę tak zareagować i po prostu, no, właściwie nic nie robiłem przez pierwszy miesiąc. Po prostu odpoczywałem. Odpoczywałem. w pewnym momencie zastanawiałem się, czy może. Czy już zawsze będę tak długo spał, nie? bo nie byłem w stanie się, się wyspać na początku, po prostu. Jakby ten cały stres z tej pracy, który uważam, że je, jak pracowałem, nie był tym stresem jakimś odczuwalnym. szkodliwym czy odczuwalnym. Raczej to było taki coś, coś ekscytującego i pchającego cię do, do kolejnych rozwiązywania kolejnych problemów i, i, i pracy, to po, po zastopowaniu tego tak jakby to, to z Ciebie schodzi nie? i czujesz takie zmęczenie po prostu. To organizm jakby już widzi, że nie musi się tak spinać i tak, to odpuszcza tak. troszeczkę. I po miesiącu normalnie wróciłeś, czy miałeś problem z wróceniem do takiego normalnego trybu? Y Trochę mi to zajęło i szczególnie teraz, jak, jak zacząłem w pracę w VAP, to znowu jakby też miałem kilka takich tygodni, że musiałem się znowu przyzwyczaić do innego typu w ogóle stresu, innej całkowicie, innego całkowicie środowiska pracy i sposobu pracy i tego w ogóle, co robię, czego nigdy nie robiłem i do czego nigdy się nie uczyłem w porównaniu do, do właśnie kolegów i koleżanek z redakcji. Więc to też mi zajęło no, kilka dobrych tygodni, żeby się. Do, znowu do tego do, przystosować. Dostroić. Mhm. No pytam, bo, bo to jest często tak, że jak zrobisz sobie dłuższą przerwę, to później jest bardzo ciężko wrócić do normalnego trybu, bo się człowiek tak jakby rozleniwia i później... Tak, jest tak. Tak. No. <grym> yy, tak, dlatego powiedziałem, że jestem leniwym perfekcjonistą. Ale teraz myślę, że po, powoli wracam i rozpracowuję sobie, sam sobie jakiś yy, tryb pracy. Mhm. Um, dobra. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za Dzięki. udział u mnie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą Cię znaleźć w internetach. Przede wszystkim na Twitterze, tam bardzo dużo piszę. Patryk Soko na, na Twitterze, Patryk Soko na Instagramie i Patryk Sokłowski na, na YouTubie. I, ale na YouTubie mam nadzieję, że będę się zdecydowanie bardziej udzielą. Tak, i na Linkedinie też masz I profile. na LinkedInie. no hmm. tak, wiadomo. Dobra. Dziękuję bardzo, bardzo. się dziękuję. Siemanko. od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19. Pozdro.